Witam Was serdecznie w kolejnej fotomanipulacji. Tym razem uznałem, że należy się Wam słowo wstępu, ponieważ znowu popełniłem jakiś prawie dwugodzinny materiał i wiem, że nie każdy będzie miał czas, żeby go obejrzeć, ale nie ma jeszcze w fotomanipulacji takiego, wiecie, pstryki światła aplikacji, która przechodzi z takiego obrazu do takiego obrazu. Nawet jeżeli mamy już sieci samouczące się i tak dalej, to nadal potrzebujemy trochę czasu. Być może moje materiały są trochę długie, bo ja każde pstryknięcie staram się opowiadać, co tutaj się wydarzyło. Może powinienem je skondensować do 15 minut i opowiadać szybciej, co tak naprawdę fazami działo się na ekranie. Jeżeli tak jest, opowiedzcie mi o tym w komentarzu. Ja nigdy o to nie prosiłem, ale przy 2 godzinach ja rozumiem, że to może być męczące dla Was. Więc jeżeli tak ma być lepiej i tak chętniej się czegoś nauczycie, no to na mnie spoko i jest dla mnie win-win, bo to jest moje hobby, ja to lubię. Jeżeli Wy tu przychodzicie i chcecie coś obejrzeć, to mogę Wam to ułatwić. No i zapraszam dzisiaj na fotomanipulacje w stylu Skyrim, Wikingów, fantazy, jakichś takich super epickich rzeczy z gigantem. No to zaczynajmy. Dzięki. Mamy przygotowane dużo obrazów, oczywiście sklonowane tło, to jest nasza baza. Zamysł jest taki, że tutaj do tej doliny będzie schodził nasz bohater, a w samej dolinie, otoczonej takimi pięknymi górami, będzie siedział na mroźnej kuli, trzymając wielką maczugę, zły, wielki, olbrzym, wielki, więc skoro ma być wielki, niech będzie wielki. I kiedy ten olbrzym będzie tam siedział, to obok będzie strażnica, będą leciały ptaki, żeby pokazać, jak wielki jest olbrzym i w ogóle wszystko inne. Mamy także taką lodową taflę, która zastąpi nam troszkę w tej dolinie. Mamy wielką twierdzę, do której dostępu broni olbrzym, więc pełna przygoda fantasy już jest opowiedziana. Co więcej chcemy na obrazie? Aha, tu jeszcze będzie taki lodowy szart po lewej stronie, bo nie miałem czego dać po lewej stronie, więc damy właśnie takie coś. To będzie podstawa, po której będzie poruszał się nasz bohater tutaj, żeby to nie było takie ostre zejście. Co jeszcze? To jest nasz bohater. Mamy także drzewa, no bo drzewa też powinny zawsze być, chrońmy drzewa. Mamy też czerwoną tarczę, mamy niebieskie tarcze, to jest dużo niebieskiego, dużo białego, ogólnie lodowo, więc czerwona tarcza będzie nam tutaj robiła kontrast. No i mamy totemy. Te totemy to są rendery i to jest jedna rzecz, która tu będzie renderem. Ale to z tego względu, że po prostu nie ma dobrych totemów, które mógłbym gdzieś sobie zaadoptować. I w związku z tym będę potrzebował dokładnie tego. Co jeszcze chciałbym zrobić? Chciałbym powiększyć nasze tło, czyli biorę sobie tło, Ctrl T. Ono i tak jest już większe, ale ja jeszcze je powiększę. Mniej więcej tak, żeby nasza góra o stąd sobie schodziła. Teraz biorę nasz totem, ten totem gdzieś sobie tutaj ustawię. Na razie go wygaszę i będziemy szli od dołu do góry, ustawiając wszystkie rzeczy po kolei. Teraz tak naprawdę zanim wymaskuję te góry, to użyję sferyzacji. Enter, filtr, sferyzacja, -100%. OK. I teraz jak nacisnę Ctrl T i sobie powiększymy te góry, to zobaczcie, że one oczywiście na końcówkach będą strasznie, strasznie źle zrobione, ale wydaje mi się, że naprawdę będzie to lepiej wyglądało. I teraz jak sobie zaznaczymy jeszcze raz, o tutaj, i przeniesiemy to na maskę warstwy Ctrl I, to te góry przynajmniej tutaj będą sprawiały wrażenie takich dookólnych. No i znowu jeszcze raz powtarzamy, ja celowo się tutaj staram mylić albo robić pewne rzeczy, żeby pokazać Wam technikę, więc jeżeli ktoś woli szybciej, no to oczywiście możemy to robić szybciej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poznać błędne podejście do tematu, które może nam się później opłacić. No ta jedna góra jest trochę krzywa, ta już jest do wymaskowania. Widzicie, czarnym pędzlem na masce warstwy te góry tutaj wymaskuję. To nie jest nic strasznego, że ona jest tutaj trochę taka pochylona. Góra ma prawo być pochylona, a poza tym na koniec dodamy tutaj i tak trochę mgły. Ale nie wiem, czy wy to widzicie. Wezmę sobie tutaj strzałkę, zrobię. Cofnę się gdzieś... gdzieś dotąd, nie, to już tego nie zobaczymy, ale tamte góry były bardzo płaskie, w tym momencie one sprawiają wrażenie, że są dalej. Okej, jeszcze tutaj, no i oczywiście to samo co i wtedy, trochę białego, X białe, wpuścimy tych gór trochę niżej, tak żeby one się połączyły z górami, które są tutaj.
I tak samo tutaj, o, wpuszczę tę górę niżej. O, tak. Dzięki temu będzie się wydawało, że te góry ze sobą się dodają, że się przenikają. Co prawda tutaj by się przydał jakiś twardy pędzel, bo niestety wycinanie takich szczytów jest, jest trudne, ale jesteśmy w stanie to zrobić. O, tu jest jakaś żyła na przykład taka niebieska. Może dotąd gdzieś wejdziemy z tą górą, o, na przykład tu. Tak, żeby ta granica pomiędzy jednymi szczytami a drugimi się zatarła. Mamy to zrobione. Co prawda tu wygląda to odrobinę dziwnie, więc nacisnę Ctrl J. Teraz mam, co się wydarzyło? Ja sklonowałem sobie te góry. Być może ta góra, którą mamy tutaj, też będzie dobrze wyglądała. Szybkie zaznaczenie. Zaznaczam tę część góry. Przechodzę na maskę warstwy, naciskam Ctrl Shift I, czyli zaznaczyłem teraz wszystko, co nie jest tą górą. Shift Backspace czarnym kolorem usunąłem. Mam jeszcze jedną górę. Ctrl T, powiększymy ją sobie. Na przykład coś takiego. To, co bym chciał teraz jeszcze osiągnąć, no bo ta góra z jakiegoś powodu mi się tutaj nie wypłaca tak jak bym chciał. Ctrl Z. Dobra, chyba przesadziłem trochę. Weźmy ją tutaj i naciśnijmy B jak brush i białym kolorem musimy odbudować to, co żeśmy. Możemy 100% możemy sobie tutaj odbudować ten szczyt. Tak naprawdę zabijając tamten, ale czemu nie? W sumie, jeżeli ma to lepiej wyglądać, to możemy tak właśnie zrobić. Dobra. O. Teraz jest w miarę ok. Mamy taką fajną dookólną dolinę. I teraz dzięki temu, że myśmy to wypchnęli sferyzacją, wygląda to dużo lepiej. Na dole pozostały artefakty, szybkie zaznaczenie, prostokątne X, czarny kolor, Shift Backspace, koniec. Nie ma tego. Dobra, idziemy dalej, bo dużo czasu straciłem, waszego czasu na takie rzeczy. Dobra, szybkie zaznaczenie, kulki, naciskamy maskę warstwy V, ustawmy ją sobie gdzieś tutaj. To co widać, stąd idzie światło, kula jest jasna tutaj. Ctrl T, prawy przycisk myszy odbi w poziomie. No bo po co sobie komplikować życie, skoro moglibyśmy je sobie ułatwić. Teraz mamy grafikę z różnymi przedmiotami robiącymi brzydkie rzeczy. Zaznaczamy szybkim zaznaczeniem, cyk, mamy taką lagę V. Ona będzie gdzieś między nogami naszego przyjaciela. Źle to brzmi, ale tak trzeba zrobić. No i tu zaczną się schody, bo jak ja użyję na nim szybkiego zaznaczenia, to jestem przekonany, że Photoshop zwariuje. No i tak jak byłem przekonany, tak się właśnie stało. Na razie szybkie zaznaczenie, ale nie ukrywam, że będę go musiał zaznaczać jeszcze raz. V. Sadzamy go mniej więcej tutaj. No i ta laga powinna być przed nim, prawda? Mniej więcej w ten sposób. Na razie tworzymy pewnego rodzaju plan. Mamy naszego bohatera. Tak, mamy tutaj teraz takie fajne zbocze. Ja się zastanawiałem na ile, bo to zbocze jest fajne, ostre, ale nie jest super wysokie. Można by było to zbocze zastąpić tym. One są ostrzejsze. Na razie to ukrywam. To jeszcze nie jest pewne, że tak będzie. Teraz muszę znaleźć moją warstwę. O, jest. Pan Sławek to w ogóle jakiś cyknął. Tam pozdrawiam Sławku, świetne zdjęcie. Teraz chciałbym tutaj zrobić takie fajne chochoły. W tym celu również szybkie zaznaczenie. Zaznaczmy sobie na dole te chochoły. O Jezu, dlaczego? Dlaczego Photoshop mi to robi i nie zaznacza w ogóle nic oprócz tego? Ja nie wiem. Dobra. No tak, zdecydowanie. Coś takiego. O, tutaj weźmy sobie las. Już mi się nie chce z tym jakoś specjalnie bawić. No i to, co jest istotne, klikamy sobie zaznaczenie, zmień, wtapianie, dajmy sobie jeden piksel, OK. I teraz naciskamy maskę warstwy, Ctrl T, troszeczkę to powiększymy. No i tutaj tylko się zastanawiam, jak bardzo to podnieść. Ale to, jak bardzo to podnieść, to rzecz drugorzędna, ponieważ mogę na to kliknąć, bo jak brush, białym kolorem odmaskować sobie tutaj dół, spód tego śniegu, prawda? I tyle, ile będę chciał, tyle tego takiego żółtawego śniegu będzie. Natomiast tak, Ctrl T, Shiftem troszeczkę to tutaj rozszerzymy. Okej. Trochę inny kolor jest tego śniegu, więc mogę go troszkę tak w zadymkę zrobić. Dobra.
Teraz już widzę, że nasz, zamknę sobie wsadzik, że nasz główny bohater, znaczy to nie jest niby główny bohater, ale myślę, że bardzo ważny bohater siedzi trochę za blisko. Chciałbym go trochę tutaj zrzucić. No i gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj jest nasz wiking. V, nasz wiking będzie szybko zaznaczony. On akurat, znaczy wiadomo, że trzeba go dobrze zaznaczyć, ale wstępnie zróbmy w ten sposób. No i sprawa wydaje się być jasna. Wiking idzie do naszego złola. Znaczy złola, on nie ma jakiegoś specjalnie złego wyrazu twarzy, więc nie wiem, jaki nastrój będzie mieli. Jeszcze wracam do tej grafiki z chochołami, Ctrl-T. Z kontrolem ją trochę podciągam do góry. Ja bym chciał, żeby tutaj ta ścieżka nie była taka oczywista, że on gdzieś tam schodzi w dół, prawda? Ale dzięki temu Ctrl-T jeszcze większy będzie się wydawał ten gigant. Dobra, skoro to tak jest, to teraz czy to zbocze? Dobra, to zbocze może później, kaczki później. Ścieżka, no to ścieżka jest uprawniona już na tym etapie. Troszeczkę się zbliżyłem, Ctrl-T, zmniejszmy ścieżkę tak, żeby te ślady się w miarę zgadzały. O, coś może takiego. Ktoś już tędy jechał, mamy jakiś, albo no tak, ktoś tędy jechał. Na sankach dwa razy. No kurka, siwa. Dobra, coś takiego. Dodajemy maskę warstwy. Naciskamy od razu Ctrl-I, B jak brasz, biały kolor. Jakimś niedużym kryciem, 42%. Troszkę tą ścieżkę tutaj ujawniamy. Nie za bardzo. No nie musi być jakiś taki super. Chodzi o to, żeby na tej ścieżce pokazać, że coś tam się dzieje. Ona przecież i tak nie dojdzie do niego, ale tutaj, skoro szedł, to może ktoś tędy szedł wcześniej, jest jakiś path, jest jakaś ścieżka, ona jest strasznie jasna, więc od razu nad nią dodajemy ekspozycję, klipujemy tym przyciskiem i zmniejszamy trochę światełko. No, nie za dużo, oczywiście nie chcemy tutaj przesadzać. I ta sceneria, zobaczcie, nabiera już pewnego charakteru. Mamy jakieś chochoły, mamy jakieś super góry, zaczyna ten plan się w miarę układać. Teraz ja się zastanawiam, czy ja chcę, żeby ten gigant siedział na takim bardzo płaskim terenie, czy jednak mu pod stopy nie damy takiego fajnego lodowego jeziora, no bo przecież byłoby bardziej pro, gdyby on był na jeziorze. Plus, no, shiftem je sobie wyciągnę, to jest kompletna licencja poetyka, nikt się nie powinien tutaj denerwować. Również maska warstwy, Ctrl-I, czyli zlikwidowałem całość, B jak brasz, biały kolor. I teraz tutaj, gdzie jakieś takie nieduże krycie, tutaj gdzie siedzi nasz gigant, już wiem, że muszę to przerzucić poniżej naszego giganta. To powinno być w miarę jasne. Mało tego, mogę to przerzucić poniżej naszej warstwy z tym śniegiem. Dlaczego? Dlatego, że jak zacznę tu malować, to nie wyjdę na ten śnieg, tylko zawsze pozostanę o tutaj, prawda? Więc nie będzie sprawiało mi to większego problemu. Więc tutaj, gdzie bym chciał, mieć jezioro zamarznięte, to ono powinno właśnie się pojawić. I wydaje mi się, że to jest całkiem fajnie, że on będzie siedział na takim jeziorze, a nie na zwykłym śniegu. Jest lodowo, jest w konwencji lodowej i wszystko gra. Co ja tu jeszcze mam? No, mam coś, co jakby jest też jednym z dopełnień całej sceny fantasy. To jest taka super twierdza, naprawdę ktoś takie zdjęcie zrobił, elo, że ja w ogóle go nie muszę tutaj specjalnie poprawiać. Chciałbym, żeby ta twierdza się chowała trochę tutaj, więc nacisnę Ctrl-T, trochę powiększę. Wejście do tej twierdzy musi być widoczne, więc ja bym chciał, żeby ono wystawało jakby trochę, o, widzicie, zza tej góry i jest super. Od razu je zrzucam poniżej naszych warstw, a powyżej naszych różnych tutaj klimatów. Chociaż, czy jak tak zrobię, to coś się złego stanie? No nie, tu się niczego nie dzieje, ale tu już, dobra, myślę, że tutaj jest ok. Dodaję maskę warstwy, biorę sobie B jak brasz, X, czyli czarny kolor. Teraz twardości sobie wezmę 0, bo to będzie już tak trochę mgliście. Duży pędzel i wyrzucam po prostu tę twierdzę z miejsc, w których nie chcę, żeby ona była. Aczkolwiek muszę bardzo uważać, bo ważne jest, żeby to wejście było w pełni czarne. Ja sobie pozwalam robić 100% krycia, ponieważ robię to piórem, jeżeli macie myszkę, nie polecam. 20-30%. Oczywiście od góry ta twierdza też powinna być zlikwidowana z widoku. Te chmurki za nią są ok, ale tutaj chciałbym, żeby jednak trochę się
świeciło. Fajnie, że jest słońce z tego, ale będziemy musieli te odblaski później i tak zbudować na naszym towarzyszu gigancie. Ctrl T, ja ją trochę spłaszczę stąd. Chciałbym, żeby ona oddała nam trochę więcej szczegółów, więc ona będzie mniej więcej tutaj. No i teraz zobaczcie, tutaj mamy górę, ale ona jest płaska, znaczy w sensie jest bardzo mała. Możemy ją szybkim zaznaczeniem potraktować. To jest ta góra, sorry. Muszę zawsze się odwoływać tam, gdzie to robię, dobra. I teraz Shift B z czarnym kolorem, ona wyszła, prawda? I albo teraz zbudujemy właśnie, tak jak miałem na początku w zamyśle, taką duże zbocze, które trochę bardziej przykryje nam, wyżej jakby nam to przykryje i tylko kawałkiem będzie widać, albo zostawimy ten zamek, jakąś tam budowlę antyczną, tak jak jest, żeby ona, tylko ona w tym momencie odwraca uwagę od giganta, więc ja bym chyba jednak to trochę przykrył. Weźmy szybkie zaznaczenie, chciałbym, żeby to szybkie zaznaczenie złapało to gołoboże, czy jak to tam się nazywa, to zbocze, nie gołoboże, to chyba coś innego, takie luźne kamienie. Dobra, naciskamy maskę warstwy, V i przenieśmy, Ctrl T jeszcze w ogóle będzie takie ogromne, przenieśmy to sobie gdzieś tutaj, Enter i możemy to dać oczywiście ponad naszą jaskinię, znaczy ponad naszym tym dziwnym zamkiem, ale też nie chcemy tutaj przesadzić. Od spodu B jak brasz, czarny kolor. Na ten moment tak, tu, aha, bo tu jest jakieś prześwietlenie tego, nie, to nie jest prześwietlenie, dobra. B jak brasz, czarnym kolorem, od spodu na razie z tego wyjdziemy i tu się nie przejmujcie, bo też będzie na to pewien plan. Ctrl T, Shift Backspace. Kurczę, wiecie co, nie, to jest jedna klipa, wyrzucam to. Wyrzucam to, zrobimy to inaczej, po prostu ona pójdzie trochę w blura, ta świątynia i to też się dobrze wypłaci, ale to, co trzeba zrobić z tą świątynią na ten moment, prócz tego, że jeszcze B jak brasz, weźmy sobie taki trochę twardszy, nie wiem, 18 na przykład, wypadałoby usunąć o tutaj ten kawałek, bo on nam trochę za bardzo zachodzi. O, czarnym kolorem na masce warstwy ten kawałek sobie usuwamy. Nie jest to nic strasznego, a nawet nie wiem, czy zaraz i więcej nie usuniemy, zaraz zobaczymy, ale najpierw trzeba ponad tym dać barwę nasycenie, sklipować do naszej twierdzy, no i co, no i trzeba by ją pokolorować, no i albo pójdziemy w taki kolor, tutaj z saturacji może trochę zjedziemy, myślę, że to jest uprawnione, możemy trochę, no jest ok, słuchajcie, jest ok, tam nie będziemy się szczypać, jest naprawdę fajnie. Dzięki temu zupełnie inaczej ta góra zacznie korespondować. Ponad tym dodajemy poziomy, klipujemy do naszego antycznego zamku, no i możemy sobie dodać tutaj trochę światła czy cienia, jak nam tam w duszy gra. No jest to antyczna sprawa, więc później będziemy to wszystko unifikować i tak dalej, natomiast na ten moment wydaje się być ok. I teraz, skoro mamy już kolor trochę bardziej zunifikowany, naciskamy B jak brasz, bierzemy sobie bardzo miękki pędzel i zobaczmy, czy jeszcze na przykład tu przy tym blasku nie mogę lepiej wtopić tej twierdzy w te góry. Bo może mogę i dzięki temu wypłaci mi się. O, tu chyba przesadziłem, czyli tylko tu u góry by wypadało wyrzucić tę twierdzę. Dzięki temu ona będzie wyglądała być może trochę jakby wychodząca z tych gór, no mógłbym jeszcze za nią tak naprawdę tę górę zbudować, na przykład wziąć Ctrl T, Ctrl J, na przykład tę górę i zobaczyć, co się wydarzy, kiedy ja ją tutaj wrzucę, taką czy taką górę. No tego blasku jest tutaj sporo, więc one też nie są takie super, ale dobrze, na razie zróbmy tak, bo jak brasz, na masę warstwy tej sklonowanej góry usuńmy to, co usunąć by wypadało. Tylko to już zaczyna górować nad naszym gigantem i zaczyna sprawiać, że on się pomniejsza, czy tak optycznie, prawda? Więc oczywiście szczyty jak najbardziej. Teraz przejdźmy, to jest tylko próba, przejdźmy do naszej twierdzy, ona była tutaj, i usuńmy trochę w tej twierdzy z tej góry. Później trzeba będzie to odtworzyć jakimiś cieniami. To nie jest wcale taka prosta robota. Ale jak sobie wyrzucimy to tutaj,
To być może nam się to. Właśnie, jakbym tak urżnął tutaj. Monumentalność tej budowli. No, albo tutaj jest taka naturalna granica dla niej w zasadzie. Zmieniam kompletnie koncepcję, powiem wam szczerze, zupełnie inaczej zrobiłem wcześniej, zupełnie inaczej robię teraz, jest to całkowicie normalne i nie należy się tym za specjalnie przejmować. Tak. I tutaj teraz muszę odbudować białym trochę tych gór, bo one już są nienaturalne, widzicie, one spękały. Dajmy sobie jakąś twardość 30, bo już tutaj nie ma żartów, ale musimy tak w miarę twardo pograć przy krawędziach z tą twierdzą. I powiem wam szczerze, że wygląda to nawet fajnie. Wygląda to nawet. Nie spodziewałem się. Ale nawet mi się bardziej podoba niż uprzednio. Teraz tak, gdzie jest jeszcze ta nasza twierdza. Czarny. W ten sposób ją utnijmy. Tu by się jakaś rzeźba w ogóle przydała, taka antyczna. Kurde, jak to się koncepcja zmienia podczas pracy. Niesamowicie. Ale powiedzmy, że jest to w miarę fajnie zrobione. To niebo jest tylko takie dosyć upierdliwe, bo jak brasz, czarny kolor. I trzeba będzie jakoś z tego wyjść teraz, tak? Na przykład tu. Czy tu wyjdę z tego? O, tutaj z tego wyjdę. Przy tej koronie. O, tak zrobimy. Zbliżmy się do tego. Postaramy się odtąd to odciąć. Tak, te korony zostają. Musicie się zahaczyć zawsze o coś, co wydaje się być w miarę realne, czyli te krawędzie. Fajnie by było, żeby sobie stąd poszły. O, całe to. Możemy to zaznaczać oczywiście lasem, możemy to zaznaczać pentulem, możecie, no whatever, jak chcecie, tak zaznaczajcie. Ja sobie na razie pojadę piórem, ponieważ jest to pewnego rodzaju koncept. No może to nie będzie takie super ostre, ale ja i tak to później zbluruję, więc po co się tutaj jakoś super żyłować. No to co oczywiście już widzę, no to, że one przerastają tego giganta i on nie jest wtedy taki super straszny wielkościowo, on nie robi tej roboty, którą bym chciał, więc po prostu go przeniesiemy trochę. Dlaczego przeniesiemy, to będzie też niedobrze. Powiększymy go po prostu. Powiększymy go i to już będzie całkiem ok. Teraz tak, fałka, to jest co? To jest nasze lodowisko, to jest nasza budowla, by jak brasz czarny. I usuńmy to, co z tej budowli się nam tutaj wylewa. Bo my wcale nie potrzebujemy na naszym lodowisku cienia z tej budowli. Tu ją możemy teraz trochę stopić z naszą górą. O tak. I tak było fajnie, nie jest źle, więc uważam, że naprawdę spoko to wychodzi. Co dalej? Mamy już jakiś plan. Co my tu jeszcze mamy niewłączone? Kaczki. Kaczki mamy niewłączone. To teraz te kaczki, jak to nie jest duża budowla, to tak nie będą super widoczne. Weźmy sobie te kaczki może tutaj, Ctrl T. O, może takie kaczki. Znaczy kaczki w zimę. Nie mam pojęcia, że to możliwe. Dobra, mamy jeszcze górę, bo jak widzicie, po tej stronie nic nie ma. Weźmy sobie ten lodowiec, fajny, taki, bardzo ładny, kolorystyczny. A zaznaczamy szybko, wyciskamy z niego co się da i wrzucamy go tutaj, B jak brasz. Weźmy sobie teraz, no jest 30, więc nie ma tragedii. I weźmy sobie czarnym kolorem na masce warstwy, mniej więcej go tutaj wyrzućmy z miejsc, w których go nie chcemy. Chciałbym, żeby on się tu po prostu tylko pojawiał. Fajne takie ostre rysy. To wszystko, co jest nam zbędne. Usuwamy. Zawsze wolę wyrzucić więcej, żeby odbudować lepiej, czyli wyrzuciłem troszeczkę nadmiarowo ten lodowiec z tej góry, a teraz go trochę, o proszę, odbudujemy. On sobie tutaj będzie pięknie wypływał. Naprawdę fajnie to wygląda. On się nam przybliża, no i robi też taki klimat lodowy jeszcze lepszy. Totem. Pierwszy totem to jest ten nieszczęsny render. Ja go pobrałem z Envato. Enter. No nie ma po prostu dobrych totemów w zdjęciach. Musiałbym chyba 5 lat szukać. On będzie tutaj i od razu ja wiem, że on dostanie filtr, rozmycie gaussowskie.
To jest w ogóle szczegół, więc on ma tylko tutaj jakby zamknąć mi przestrzeń, więc już to zrobił. Drzewka V ustawmy sobie tutaj na tym zboczu, żeby tutaj też coś szło do góry. Im więcej jest strzelistych budowli, tym teoretycznie wszystko wydaje się wyższe, prawda? Jeszcze nie wiem, czy nie pomniejsza naszego wikinga. Kiedy mamy już te drzewka, a spróbujmy na pomnożeniu je zrobić. Kurczę, nie pójdzie tak ciemniej. Chciałem na pomnożeniu to zrobić, zrobimy inaczej. Dwuklik, szary, usuńmy to, może nie, też nie. No, tym razem nie uda się chyba tego super szybko zrobić, więc zastosujemy tajemny przycisk różdżka 22. Może jak kliknę drzewa? Nie, też nie. O losie słodki, nie będzie łatwo. Lipa. Szybkie zaznaczenie obiektów. Zobaczmy, jak zaznaczy drzewa. No, coś tam, słuchajcie. One mają tylko tutaj spełniać taką pseudodekoracyjną formę, więc jak będą nawet takie wywalone, karłowate, to nic się nie dzieje. Co my tu mamy? Tarcza. Szybkie zaznaczenie na czerwonej tarczy. Pyk. Trochę jakiejś takiej słabej jakości jest to zdjęcie. V, ona gdzieś sobie, Ctrl T, trzeba ją trochę powiększyć, bo trochę za mała dla niego. Gdzieś sobie tutaj się schowa, dobra. Totem pół, zaraz tak, to będzie nasz totem niedźwiedzia, on sobie będzie tutaj zakopany. Trochę go położymy w tym kierunku, bo skoro ten wilk leży w lewo, on powinien leżeć w prawo, dzięki temu zwiększy nam się optyka. One nam tak domykają przestrzeń. Jako, że on powinien być większy, no coś takiego zróbmy. Z kontrolem, oczywiście po naciśnięciu Ctrl T. Jak będę za bardzo galopował, to mi napiszcie, czego się postaram. Postaram tego nie robić. I teraz jak na to patrzę z oddalenia, no oczywiście zaczyna tu być nawalone jak w cygańskim wozie, ale już jakiś plan się ukuł. Jeszcze sobie z Shiftem nacisnę na maskę warstwy. Zastanawiam się, naprawdę się zastanawiam, czy jednak ta świątynia powinna być wyżej. Kurczę, dużo zrobiłem, żeby ją usunąć, więc dużo zrobię, żeby ją przywrócić i to jest normalne w fotomontażu. W ogóle się tym nie przejmujemy. Przywracam ją do góry. Brakuje mi tu po prostu. Zobaczmy, o, tak. Dobra. Tylko to światło jest trochę takie. Oczywiście ono jest tajemnicze i w ogóle super. Bo jak brasz, czarny kolor. Mogę go trochę zdjąć tu. Gdzie nie gdzie, ale chciałbym, żeby ona jednak poszła trochę do góry. O, może w ten sposób zagramy i też będzie w porządku. Tu powypełniam dziury. I wiecie co, i chyba tak, bo lepsze jest wrogiem dobrego. Nie, no zdecydowanie lepiej wygląda. Jednak powinna być wyższa. Dobrze, teraz. Co nam zostało teraz? Śnieg, nie no, śnieg będzie padał na końcu, więc chyba nam się udało. Jeszcze sobie powiększę Ctrl T, tę czapę tutaj lodową i jej może nadamy trochę inny kolor, w ogóle ponad nią barwa nasycenia. Teraz strasznie zaczynam kombinować. Czy ja bym chciał, żeby ona była trochę inna? Taka bardziej tajemnicza. Czym by to przełamać? Nie, no dobra. Wydaje mi się, że słuchaj, nie będziemy tutaj kombinować jakoś za specjalnie. Jesteśmy na początku naszej przygody. Teraz ten totem, jeszcze Ctrl J. Jak sobie zaznaczymy, Ctrl T i fajnie było odbić go w poziomie, bo chciałbym, żeby ten totem też pojawił się i z drugiej strony, tylko na przykład gdzieś może tutaj. Tutaj on już powinien być mniejszy. Dzięki temu on zacznie pokazywać skalę, bo skoro my widzimy coś w miarę blisko i tutaj mamy taki totem, ten totem. Jeszcze raz nawet możemy nacisnąć Ctrl J i w ogóle go znowu sflipować w prawo, odbić w poziomie, prawy przycisk myszy i w ogóle zrobić go takiego mini. O, w ten sposób. To dzięki temu będziemy wzmacniać monumentalność tego giganta, że on jest taki wielki i w ogóle o, coś takiego może zróbmy. Tu od razu zobaczyłem, że w
trwał. Te chochołki takie zimowe mi się tutaj rozmazały, więc czarnym kolorem pomóżmy im zginąć do końca, bo to akurat nie wyglądało tu dobrze. Zawsze widzicie, tu jest pewna granica, tak? Tę granicę wypełnia na przykład ta zaspa. Do jakiejś granicy, jak dojeżdżamy, to nasze oko uznaje to za legitne, tak? Skoro pojawiła się jakaś granica, to może coś się zmienić na niej, tak? I to wygląda dobrze. Czyli mamy taki fancy obraz, mam jakąś koronę, tu jeszcze w ogóle brakuje smoka wylatującego i tam, nie wiem, rycerza na białym koniu albo konia na białym rycerzu. To, co mi się już widzę, rzuca w oczy, to to, że ten totem powinien wystawać ponad granicę gór, bo jak miał głowę równo, to w ogóle nie wyglądało. Więc myślę, że w ten sposób powinno być ok. Opcjonalnie mógłbym go ustawić tutaj i zrobić z tych totemów bramę i też się nad tym zastanawiam. I chyba tak będzie najbardziej legitnie, słuchajcie, bo jeżeli zrobię z tych totemów bramę, tego trochę cofnę, o, w ten sposób, to te totemy mi się fajnie tu wypłacą. To jest takie, wiecie, enter the fight, enter the battle. Ok, coś takiego. Mamy to ustawione, to teraz trzeba zrobić obraz. No to jeżeli ktoś nie jest wytrwały, bo to na pewno będzie chwilę zajmie, to na tym etapie jeszcze można wycofać albo sobie przewinąć, bo później będzie naprawdę długo i hardkorowo. No dobra, jedziemy. W związku z tym zacznijmy może od naszego bohatera. Nasz bohater ma dziurę w głowie, by jak brasz, wejdźmy sobie na samą górę. I teraz już będziemy musieli powoli te nasze warstwy nazywać, czyli Viking na masę warstwy białym kolorem. Trzeba mu odrestaurować głowę, no bo tak trochę głupio, żeby jej nie miał. Czarnym kolorem usunę nadmiary. Ja bardzo lubię w ogóle usuwać na 93 do 96, tak najczęściej do 94 w ogóle wpada. To jest bardzo zbliżone wycinanie do wycinania z pióra. Nie każdy oczywiście, no każdy ma swoje jakieś tam granice, ale ja na piórze lubię mieć 93-94. Krycie stuprocentowe, ponieważ mam włączoną opcję nacisku. Jeżeli chcecie coś odmaskowywać bez nacisku, tylko myszką, no to wiadomo, krycie niżej, przepływ niżej. Ja te fringe tutaj usunę. On całkiem dobrze jest wycięty w ogóle. Photoshop sobie tutaj spoko poradził. No ten swetr to trochę taka kaszana, ale tego nie będzie widać jakoś za bardzo. No nie ma tageli. Przynajmniej na dole jest ok. To wygląda z daleka jak kolczuga, więc myślę, że jest spoko. Teraz tak, weźmy to, co jest najbliżej. Będziemy szli od tego, co jest najbliżej, do tego, co jest najdalej. Tak będzie chyba najprościej. Weźmy sobie tego totka. Ten totek B jak brasz, maska warstwy, czarny kolor. No i co my tu widzimy? No przede wszystkim nasz mózg lepiej sobie radzi, jeżeli my coś ukryjemy za czymś, tak? To jest wtedy fajnie wytłumaczalne i w ogóle uznajemy to za bardziej prawdopodobne. Czyli skoro mamy tego chochoła, to dobrze by było odmaskować miśka tam, gdzie ten chochoł występuje. Weźmy sobie teraz w ten sposób białym. Właśnie słońce za mną zmienia i zaczynają mi włosy prześwitywać coraz bardziej. Mam otwarte okno, więc jak zaczniecie widzieć green screena, to sorry, ale fotomanipulacje są długie, a ja nie wziąłem kursu na to, że słońce sobie zajdzie gdzieś tam. Dobra. Tak, zróbmy. To jest oczywiście żmudna robota. To nikt nie powiedział, że to będzie proste i nie ma prostej drogi fotomanipulacji. To chyba zaczynają też mówić ludzie z PTC, ten gość z PTC, Dodson i Nemania. Nie ma prostej drogi fotomanipulacji. Nie da się pójść na skróty. Nie ma jednej apki, która nawet te apki inteligentne, która zrobi ci wikinga, giganta i tak dalej, tak jak ty chcesz. No po prostu jest to niemożliwe, więc jeżeli chcesz mieć efekt, musisz na ten efekt zapracować. Czy to się komuś podoba, czy nie, tak to właśnie wygląda. Kurczę, z cieniem miałem render, patrzcie, ale lipa.
No dobrze, z tym cieniem też sobie jakoś poradzimy i swój sobie później zrobimy. Będziemy musieli wytworzyć śnieg, no bo to, że ja go tutaj zakopię trochę, to jest jasne. Mogę tak naprawdę, oj, przesunąłem go niechcący, mogę tak naprawdę zakopać go o, w ten sposób i to też jest legitne i przez ten śnieg nie jest jakiś tam bardzo zawalony, ale to będzie źle wyglądało, słuchajcie. To będzie źle wyglądało. No nie jest to jakoś super, chociaż ten kurczę, nie jestem zadowolony. Pokażę wam później, jak to zrobić. Weźmy sobie teraz drugiego miśka i tak samo musimy go wyrzucić z widoku. Bo jak brasz, czarny kolor, tu jest ten chochoł. O, ten chochoł jest całkiem spory. A, bo to są z tyłu jeszcze chochoły. Dobra. Ja tu uparcie nazywam chochołem, to są po prostu zaśnieżone drzewa, więc sorry, nie chcę obrażać waszej inteligencji w żaden sposób. Czasem jak się pracuje i się gada, żeby utrzymać uwagę, bo jak przestanę gadać, to już w ogóle mi tutaj pośniecie, że to jest strasznie trudna sprawa, co robimy. To nie jest proste, ani nie jest to rzecz oczywista. Więc jak jeszcze dodatkowo przestanę gadać, tylko będę wam pokazywał jedynie obraz, no to jestem pewny, że sobie darujecie oglądanie. A i tak wiem, że z 50 osób max, jak to obejrzy, to jest wszystko. No to z tych 50 niech chociaż ta połowa nie zaśnie. Dobra. Mniej więcej. To jest legitne, to się wypłaci. Tam, gdzie widzicie większe blaski, tam możecie dorzucić, no bo tych blasków fizycznie przecież być nie powinno. Ta stopa jest problematyczna, bo ja tutaj nie mam takiego ładnego odcięcia, widzicie? Mogę tylko to odcięcie imitować, więc tutaj będzie trzeba później pokombinować. O, na przykład dotąd możemy tak zrobić. A tutaj będzie trzeba po prostu narzucić na tego miśka śnieg w ten czy inny sposób. Dobra, ale mniej więcej już w pierwszej fazie jesteśmy. Czyli mamy wyciętego wikinga, mamy przycięte totemy do naszych chochołów. No i one dużo lepiej wyglądają, prawda, aniżeli wystając przed. No jest to bardziej uprawnione. Teraz tak, co my mamy w następnym rzucie? No w następnym rzucie przyjmijmy, że mamy tarczę, chociaż tak nie będzie. No to nie, to nie przyjmujmy, po co ja to mówię w ogóle. Zajmijmy się gigantem i to będzie największy ból. Jeżeli chcecie, to możecie przewinąć. Ja go po prostu będę wycinał. Nazwę go sobie gigant, dwuklik na nazwę warstwy gigant. Ja go po prostu muszę od nowa wyciąć. Bo to wycięcie, które jest po prostu słabe. Ja zlikwiduję nawet dlatego maskę warstwy. Prawie przycisk myszy usuń maskę warstwy. No i nie ma innej drogi, jak wziąć sobie pióro tym razem. No, katorga. Przewincie, jeżeli was to męczy. Jeżeli nie, no to spoko. I tak będę gadał, to wydłuży film. Ale no nie ma innej drogi. No, trzeba chłopaka tutaj jakoś ładnie wyciąć. A szybkie wycięcie nie zdało egzaminu. No, jeżeli chodzi o główkę, to no ma takie mikrowłosy w sumie. Na jego miejscu bym się ofryngolił na łyso. Aby sobie nie robić kłopotu. No ale jak jest, tak jest. Dobra. Niech tak będzie. Trochę włosów mu wyrwę. Dobra. I teraz tak. Jeżeli chodzi o futerko, to polecimy sobie tędy. I w ogóle się tym na razie nie przejmujemy. Później poprawimy narzędziem do zaznaczania włosów. Albo otworzymy mu to futro pędzlem. Jeszcze nie wiem. Zobaczymy, jak sobie narzędzia poradzą. To jest w ogóle ta fajna część Photoshopa, że na tym etapie ja po prostu nie wiem, jakiego narzędzia użyję. Ale wiem, że te narzędzia są, czyli nie muszę się przejmować, że czegoś na pewno nie zrobię, że to się nie uda, że to jest niemożliwe. Zobaczcie, taki mały dzyndzelek, on wystaje i wszystko w zasadzie, co wystaje, jest warto jednak uszanować, bo będzie tworzyło większą lub mniejszą realność tego obrazu. I znowu mamy futro, to futro sobie o tak zrobimy. No, te buty zdecydowanie nie są średniowieczne. No nie są. Chyba nie są, no ale tak nie wygląda mi to jakieś klejone są szyte maszynowo, nie? Facet, fajną sesję zrobiłeś, ale
A jeżeli chodzi o buty, to jest lekki. Lekkie nieporozumienie, no kurczę. Ale dobrze, niechaj będzie. Te sznurki są bardzo fajne. Wiki, pyk, pyk. Boże, ale katorga. No, wycinanie kiedyś było taką moją piętą Achillesa. Szczególnie jak się uczyłem w ogóle Photoshopa jeszcze na studiach. To wycinanie było żmudne, trudne. Teraz jest i tak bardzo ułatwione. Mamy bardzo dużo szybkiego wycinania. My się nie musimy jakoś za bardzo przejmować. Możemy spokojnie tędy lecieć po kiju, bo i tak ten kij zastąpimy, znaczy po toporze, bo topór zastąpimy kijem, tak żeby nie pozostawić żadnych wątpliwości. Dobra. Zacząłem się zastanawiać, czy on naprawdę siedział na tym krześle. On chyba siedział. Już widziałem tego gościa w tylu różnych pozycjach. O, tu trzeba będzie mu odrestaurować tego buta, bo topór wszedł na tego buta. Dobra. O, błąd, panie Konradzie. Dobra, tędy. Tutaj tak na szybko. Już jesteśmy bliżej niż dalej. Jak widzicie, ja dosyć rzadko używam malta, ponieważ w pewnym momencie, jak używacie pióra, to zaznaczanie i ten ruch myszką macie taki prawie że naturalny. Chociaż to i dla mnie nie jest super natywne narzędzie. Ja, jeżeli mogę, to nie korzystam z pióra. Wolę to robić pędzlami, ale po prostu czasem się nie da. Tak jak w tym przypadku. Trzeba sobie mierzyć siły na zamiary i wiedzieć, że jest to po prostu niemożliwe, żeby to ogarnąć. Dobra. W ten sposób. Długo trochę utniemy. To nie jest ta głębia tam z tyłu nam jakoś specjalnie potrzebna. Szczególnie, że on jest dosyć blisko, więc ta ostrość jego ubrania, materiału powinna być ważna. W ogóle pierwotnie myślałem, żeby mu tam chmury przez niego przepływały, żeby to był taki, wiecie, gigant na wypasie, ale ciężko jest znaleźć plener do takiego czegoś. Zaznaczyłem, zamknąłem, naciskam Ctrl Enter i teraz klikam sobie zaznaczenie, zmień, sorry, kliknąłem źle, dobra, nic się nie stało, zaznaczenie, zmień, wtapianie 0,4, to jest naprawdę spoko wtapianie. Klikamy maskę warstwy i mamy go wyciętego. Już widzimy, że jest wycięty. No jest lepiej niż było, nadal oczywiście potrzebuje obróbki. Nie jest tak, że on już jest super wycięty. Jest beznadziejnie wycięty miejscami z tego, co widzę. Tutaj była noga na przykład od krzesła, tam coś tam. No ale fajnie siedzi na tej kulce, będzie trzeba mu tam bardziej ogarnąć. I teraz mogę dwuklik zrobić na maskę warstwy. Tutaj po lewej stronie mamy taki pędzelek z włosami. Ale najpierw sobie weźmy lupkę. Podjedźmy sobie do naszych włosów, klikniemy pędzelek z włosami i klikacie, jedziecie tutaj po krawędzi. To jest pierwsza technika, prawda? I po tym jak będziecie jechać po tej krawędzi, czy większy, możecie powiększyć pędzel, pomniejszyć. Jak powiększyć pędzel, no tutaj macie taką opcję, żeby go powiększyć. Czy to jest dla mnie dobra opcja? Ja jeszcze nie wiem, chcę sprawdzić, bo być może się wypłaci, a jeżeli się wypłaci, no to po co kombinować? Wydaje mi się, że to nie będzie jakaś super sprawa. Jadę do owijek, teraz przy tych owijkach zróbmy taki manewr. Proszę bardzo. Tutaj trzeba będzie zrekonstruować oczywiście owijkę. O, w ten sposób sobie lecimy. Na tych owijkach to się nawet chyba wypłaca, natomiast tam na górze nie do końca. Dobra, w ten sposób. Dobra, no i to samo, druga owijka. To bardzo obciąża kompa, jak widzicie, nawet tutaj sobie pozwolił klęknąć, mimo że RAMu jest dużo, procesor jest dobry. Tak, akceptuj, zapiszmy sobie. Odjedźmy kawałek, zobaczmy co się wydarzyło. No tak, te owijki wyglądają bardziej legitnie. Nie ma tragedii, mógłbym sobie to futro odwzorować pędzlem. Być może nawet tak spróbuję, ale i tak jest nieźle, no kurczę. Nie ma tragedii. Broda, włosów to mu nie będziemy chyba ruszać. Dobra, teraz tak, przybliżamy się i wszystkie fringe, B jak brush, wszystkie fringe czarne zjeżdżają sobie stąd.
Wiesz, tylko czy on dobrze siedzi, ale dobrze chyba siedzi, bo światło jest z tej samej strony. 100%, przepływ 100%, 93, 2 piksele, jest ok. Dobra, mogę to trochę zwiększyć. O, w ten sposób. Jako, że z tej strony pada światło, no to ciężko wymagać, żeby on miał jakieś tutaj ciemne końcówki. Tutaj akurat może być, bo mu się łączy to ucho z głową. Niestety nawet piórem nie było idealnie. Więc tu, gdzie mogę, to jeszcze usuwam tego fringe'a. Są inne techniki na fringe, w ogóle inna bajka, może w osobnym tutorialu. Na razie mam jakąś opcję fantazy w głowie, ale podejrzewam, że wrócę też do takich tutoriali poradnikowych, jak coś zrobić i na przykład jak poradzić sobie z fringe'ami na ubraniu po wycięciu, jak nałożyć kolor i tak dalej, i tak dalej. To może być ciekawe, więc pewnie niebawem coś takiego nagram. Dobra. Z tej strony w miarę. Tutaj nie za bardzo wiadomo, o co chodzi z tą nogą, ale jest jakiś element, który tutaj faktycznie był. Nie muszę się nim katować. Gigant jest wycięty. Fajnie by go było zrekonstruować, Zastanawiam się, jak to dobrze zrobić. Prawdopodobnie drugą nogą to zrobimy. Czyli dodajmy sobie Ctrl J na gigancie, czyli mamy dwóch gigantów. Ustawmy nogę Ctrl T. Trochę ją przegnijmy w ten sposób, jak ona siedzi. Enter. Dobra. No i teraz tak. Shift Backspace naciskamy, zalewamy całego czarnym kolorem. Jak brasz, biały kolor i zobaczmy, skoro mieliśmy mniej więcej ustaloną tą nogę, jak ona nam się tutaj wypłaci. No jakoś tam się wypłaca, nie mogę powiedzieć. Twardym pędzlem to robiłem, więc teraz zmieniam twardość. I teraz czarnym kolorem dla odmiany po prostu usunę te nadmiary, które mi się tu pojawiły. No i jeszcze raz białym kolorem, bo jak brasz, mogę gdzieniegdzie tu dodać. Problem jest taki, że z tamtej strony to była jasna strona, z tej strony to jest ciemna strona. W związku z tym mamy trochę kłopotu z kierunkiem, więc musimy trochę ekspandować, trochę wyjść dalej z tą stroną, a jeżeli nam się to nie podoba, możemy ponad tym dodać ekspozycję, sklipować, zmienić światło, nacisnąć Ctrl I, B jak brasz, biały kolor i tu delikatnie u góry, co jest zbytnio zapalone, po prostu normalnie przyciemnić. I mniej więcej mamy zrobioną tę nogę. Dobrze by było oczywiście, żeby też tutaj pojawiło się futro, więc ponad tym nie klipujemy, nazwijmy to dodatkowe futro, pewnie tam masę byków, no spoko. Duże palce, mała klawiatura. Weźmy sobie teraz pędzel futra. Taki pędzel futra możecie sobie zdobyć na Brush Easy za darmo. Jeżeli ktoś nie korzysta, to zachęcam. Nie mam z tego nic kompletnie, ale sam jak szukałem pędzli, to zawsze tam trafiałem. Przy czym my chcemy stempel. Stempel, futro. I teraz sobie samplujemy. Alt. Naciskamy tutaj i tworzymy sobie futro. I tak jak w tym kierunku, w którym będziemy je tworzyć, tak ono się będzie tworzyło. I ono chyba nawet będzie dużo lepsze, powiem wam, aniżeli to futro z tamtego zaznaczania automatycznego. Kurde, ale coś tu nie gra. Może jakieś inne futro, może to jest futro krótkie, gęste. O, nie, zdecydowanie nie. Futro długie, gęste. Może to jest futro długie, gęste, też nie. Nie w ten sposób. Dobra, czy ja mam takie futro? No, coś takiego. O kurde. Nie wiem, czy nie będzie za duże, za grube. Zobaczymy zaraz z daleka. Nie, jest nawet ok. Jest ok. Pozbyliśmy się tych takich płaszczyzn, których nie powinno być. Czyli teraz mogę sobie z kontrolem pozaznaczać całego giganta. Prawy przycisk myszy. Konwertujemy obiekt inteligentny. Zmieniamy nazwę gigant, po to, żeby mieć jak najmniej warstw. No i tak, to jest kula pod nim, Ctrl T, powiększmy tę kulę, tak żeby ona fajnie nam się tutaj wypłaciła. Fajnie, że on siedzi na takiej jakiejś tajemniczej kuli, no ale tę kulę też trzeba od dołu, bo jak brasz, czarny kolor,
Weźmy sobie ją troszeczkę, wtopmy. Podłożę. Na przykład tu. O tak. No jest strasznie twarda. O. No tu jednak jest dosyć miękki obraz. Później ponakładamy na to wszystko śniegu i tak dalej. Ona też ma takiego fringe'a niefajnego z tej strony. Jego w ogóle nie powinno tu być. Oczywiście ta kula będzie miała cienie i to spore, bo on przecież na niej siedzi, ale jednak z tej strony pada światło, więc dlaczego w zasadzie miałoby nie być? Weźmy sobie P jak pióro i może wytnijmy to w ten sposób, jakoś tak ostro. Zaznaczam, Ctrl Enter i Shift Backspace, czarny kolor. Pozbyłem się fringe'a. Dobra, czyli mamy kulę, mamy teraz jeszcze naszą lagę. No i tą lagę trzeba mu po prostu powiększyć, Ctrl T, tak żeby mu przeszła przez ręce. B jak brush, czarny kolor, na masę warstwy tę lagę. A, ona jest w ogóle słabo wycięta. Bardzo słabo wycięta, ale tutaj być może nie będziemy się musieli bawić. Dwuklik i w opcjach zaznaczania, no, załadują się czy się nie załadują? Dobra, załadowały się. Mamy coś takiego jak przesunięcie krawędzi, więc możemy przesunąć krawędź. Ja ją zdecydowanie chcę przesunąć. Czy chcemy to wygładzić? No, nie za bardzo. Ja właśnie chcę, żeby ona była w miarę ostra. Możemy zrobić właśnie kontrast do góry, przesunąć krawędź i troszeczkę ostrzejsze się to wszystko wydaje dzięki temu. Widzicie te kształty? No ale tak czy siak musimy mu przejść przez ręce, więc nie wiem, ze 30% twardości. Najpierw mu zabieramy więcej z paluchów. Dobra. Usuwamy. Mazu. I teraz X-em białym. Dobra. Dodajemy. Cienie, blaski. Tym zajmiemy się w kolejnej opcji. Jak sobie później zunifikujemy kolory tu i ówdzie. Czyli najpierw plan, ustawienie, następnie dopasowanie kolorów, potem cienie i finiszujemy w Camera Raw. I nie ma tak naprawdę nic więcej, nie ma żadnego sekretu fotomanipulacji, aniżeli te kilka kroków. Są mniejsze bądź większe sztuczki, mniejszy, większy zestaw trików danego fotomontażysty. Jeden jest lepszy w cieniach, drugi po prostu jest gorszy, bo jeszcze się nie nauczył i tak dalej, ale pewien schemat jest ciągle powielany. Aha, tutaj jeszcze ten nieszczęsny but. O Jezu. A może bym tutaj mu tą tarczą zakrył. No, chyba mu zakryję tarczą, bo mi się nie chce po prostu tego robić. To jest straszne. To teraz może faktycznie tą tarczę, gdzie ona jest? Round shield, dobra. Tylko jak mu wrzucę tutaj tarczę, to czy... Gdybym tę tarczę dał nad wikingiem, nie. Nad giganta, ale poniżej. O, coś takiego może bym zrobił. Tylko wtedy tą wspaniałą kulę ukrywam. Zupełnie bez sensu. Nie, no kurde. Ile tu zrobić, żeby się nie namęczyć, nie? Z jednym głupim butem. Jak gdyby ją położyć. Nie no, bez sensu, powiem wam szczerze. Nie ma co kombinować, trzeba mu ją dać pod nogę, a nad ten kamień, którą siedzi na tą kulę, że coś takiego będzie bardziej uprawnione. Niestety z tym butem trzeba się będzie pobawić. Niestety, bo być może da się z tego wybrnąć jakoś łatwo. Weźmy sobie z naszego giganta P. I czego tu brakuje? Weźmy sobie tego buta całego stąd. Zaznaczmy Ctrl Enter, Ctrl J. V, Ctrl T, odbij w poziomie, Ctrl T, no
Tak, ale w zupełnie innej perspektywie. Jezu. Nie, no będzie tragedia. Dobra, to ja jestem głupi. Po prostu zamkniemy temat naszym kijem. O, w ten sposób, słuchajcie. I super. I ja się nie muszę martwić. Prawda, kij teraz przechodzi trochę inaczej przez łapy, więc trzeba B jak brasz. Białym odbudować tego kija. Tutaj. No, odbudowujemy sobie kija i pozbywamy się problemu. O, fotomontaż to też jest taka opcja. Chyba, że ktoś się upiera, nie? No, jeżeli się upieramy, że chcemy akurat tak mieć, a nie inaczej. No to legitnym byłoby w tym momencie znaleźć jakieś inne buty dla tego wikinga. Szczególnie, że te są takie, no, trochę śmierdzą nieprawdziwą opcją. A fantazy, jakie by nie było, ale pewne konwencje powinno trzymać. Nie wrzucę do fantazy statków science fiction, bo się stanie science fiction, prawda? Albo nie wiem. Są takie obrazy i jest gro takich fotomontażystów, którzy tam kurczę, którzy robią obrazy typu tam magiczny las i nagle dają dziewczynę w normalnej sukience XXI wieku i tak nie wiadomo o co biega. Żadnej historii to wtedy nie wyraża. B jak brasz i białym kolorem X. Chciałbym jednak na ten palet wejść, bo ten palet powinien być z tyłu. Tak na logika. Dobra. I coś takiego. No, tu nie jest jakoś tam super kolorowo, ale też nie ma tragedii. Dobra. Trzyma. Trzyma, zakryło, jest tarcza. Wydaje mi się, że mamy to w miarę dobrze ustawione. No i chyba możemy przejść powoli do cieniowań i tak dalej, i tak dalej. Snowfall na koniec. Totem. Co to jest? Drzewa. Ponazywam teraz dla pewności to wszystko. Drzewa, wiking, pierwszy totem, barwa, nasycenie do tego lodu, Ctrl O. W moim przypadku to jest konwertuj obiekt inteligentny, czyli prawy przycisk myszy, konwertuj obiekt inteligentny, to będzie lód. Tutaj mamy, co to jest? Aha, to jest ścieżka, więc zbieram to, prawy przycisk myszy, konwertuj obiekt inteligentny. Ścieżka i ścieżkę w zasadzie już możemy wrzucić poniżej. Możemy ścieżkę wrzucić ponad naszą fotkę pana Sławomira i z nią zbić prawy przycisk myszy, konwertuj obiekt inteligentny, zaznaczałem je z kontrolem i to jest nasze tło. Co my tu jeszcze mamy? No mamy nasze góry, pola, równiny, doliny, dobra, nasze tło po prostu. A gdzie jest nasza twierdza? Tu jest twierdza. Czyli wszystko, co jest poniżej twierdzy, mogę złapać z kontrolem albo z shiftem, prawy przycisk myszy, konwertuj obiekt inteligentny, ponieważ tutaj raczej już się nic nie zmieni. Tylko nie wiem, dlaczego to się nie wydarzyło. Czyżby Photoshop mi... A nie, dobrze, wydarzyło się, tylko ja jestem dzbankiem. Nie zajarzyłem. To są góry z tyłu, czyli te góry też mogę złapać prawym przyciskiem myszy, konwertuj obiekt inteligentny. Czekamy. I te góry też już robią robotę. Z tymi górami teraz też prawy przycisk myszy konwertuje obiekt inteligentny. Taka incepcja obiektów inteligentnych. To jest nasza twierdza. Prawy przycisk myszy konwertuje obiekt inteligentny. Twierdza. Góry. Jeszcze nie łączę gór z tymi górami, z tym tłem, bo być może tu jakieś cienie pójdą. Zobaczymy. A to jest jezioro zamarznięte. Natomiast nie podobają mi się niektóre krawędzie naszego tła i chciałbym z tym teraz powalczyć. Coś mi się tu kliknęło, nie miało się kliknąć. Wybierzmy sobie do tego celu pędzel, najlepiej jakiś, właśnie jaki pędzel, jakieś czalki, coś takiego, pędzel efektów specjalnych. Zobaczmy, czy mamy coś takiego, co by mi się tutaj przydało. No i jest jakaś forma tamtej mąki. Zobaczmy, jak to się będzie wypłacało. No słuchajcie, jest to jakaś opcja. Nie spodziewałem się, ale tak, jest to jakaś opcja. Zastanawiam się tylko, czy to nie lepiej myszką będzie zrobić. Coś takiego. No dobra, ten pierwszy nie będzie w mące, natomiast te inne już być może tak. Który to jest totem? To jest z prawej strony i teraz
No zobaczcie, że to wygląda całkiem przyzwoicie, ten śnieg. Śnieg jak mąka, no why not, no why not. Najpierw zrobimy śnieg, bo śnieg będzie oblepiał, a nie najpierw zrobimy cienie i jasności, bo skoro coś będzie w śniegu, no to oznacza, że na tej mące jest śnieg, na tym śniegu, na tym śniegu jest cień. To jest istotne. Dobra, teraz drugi totem. Tak, z tej strony powinien być bardziej. O, w ten sposób. On po prostu jest trochę przykopany w śniegu. A jako, że jeszcze tutaj mu się coś sypie, to on w ogóle będzie bielszy. No i kurczę, w zasadzie dlaczego ten jednak miałby być taki jakiś inny Team Wolf? A weźmy go tak o. Bo tu będzie widać, że to nie jest jakiś tam super śnieg, tylko no, najwyżej go sobie później rozmyjemy. Weźmy teraz sobie giganta ponad naszym gigantem, a to jest jego noga nieszczęsna. Dobra, wyłapmy to, prawy przycisk myszy, konwertny obiekt inteligentny. Gigant, jeszcze raz nazwijmy. Gig. Warstwa, dodajemy warstwę i zobaczmy, czy jak mu pojadę po butach, to coś się wydarzy. No nie sądzę, wygląda to chyba nawet lepiej. Dobra. Tak. Jego pałka też może dostać trochę śniegu. Ok, w ten sposób. I jest to całkiem dobre. Dobra, teraz tak. Co my tu jeszcze mamy? Musimy tego giganta przede wszystkim spróbować zunifikować z tłem. I teraz no, nie mam innej opcji, jak tylko nacisnąć filtr. Na razie tak, Neural Filters. Klikamy sobie harmonizacja. Weźmy sobie tło kopia i zobaczmy, co się wydarzy. No nie jestem przekonany, żeby on miał być taki wyblakły. To w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle nie tędy droga. No to będziemy musieli sami to zrobić i nie ma innej drogi. Dobra. Czyli tak. Zacznijmy może od unifikacji giganta. Ponad wszystkim, niestety, dodajemy kolor kryjący. 80-80-80. Zmieniamy go na kolor. Odjeżdżamy i patrzymy, co jest za ciemne, co jest za jasne. No zdecydowanie głównie nasz gigant jest za ciemny, może trochę spodnie naszego głównego bohatera z tyłu twierdzę można było rozjaśnić i tak dalej, więc jedziemy teraz na sam dół, nasze góry i nasze tło, tu już nie będziemy kombinować, więc możemy prawie przycisk myszy konwertuj na obiekt inteligentny, natomiast nasza twierdza, nad naszą twierdzą dodajemy krzywę, klipujemy tym przyciskiem naszej krzywej, łapiemy za łapeczkę i troszeczkę ją podciągamy gdzieniegdzie. Oczywiście chcemy zachować pewnego rodzaju kontrast, więc tam, gdzie jest jasno, możemy rozjaśnić. Tam, gdzie jest ciemno, tak jak było widać, jak to wyszło, no jest bardziej legitna niż była. Nasze jezioro wydaje się być dobrze zunifikowane. Ścieżka jest idealnie, jeżeli chodzi o nasze siedzisko. Też wydaje się być dobrze. Tarcza zdecydowanie nie koresponduje. Ponad nią dodajemy krzywę, klipujemy do tarczy, łapiemy za nią i jedziemy do góry. W ten sposób jest dużo lepiej zunifikowana. Czyli jednak idziemy w tym kierunku, który zrobił Neurale, ale jest to trochę po mojemu. Więc krzywe ponad gigantem, klipujemy do giganta, łapiemy rączką. No i troszeczkę go tutaj rozjaśnimy ze wszystkim. Skóra może być ciemniejsza, natomiast reszta powinna być jaśniejsza. Tylko wyszedł nam jakiś potworek. Jak sądzę, no wyszło prawie to, co w Neuralach. No jestem zaniepokojony, bo fajny obraz, ale kurczę, będzie z nim kłopot, już widzę. Wszystko rozjaśniłem. Tam, gdzie miało być rozjaśnione, jest rozjaśnione, przyciemnione, jest przyciemnione. Zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, zaraz się będziemy bawili z saturacją. Musimy skończyć jakby poziomy jasności. Teraz totemy. Czy te totemy są ciemne, jasne? Wydaje mi się, że te totemy też powinny... to jest na stół, ten akurat jest najmniej istotny. Weźmy sobie tego z lewej, krzywe, klipujemy, łapiemy za totka, trochę go rozjaśnimy gdzieniegdzie i trochę go przyciemnimy. Dodajemy kontrastu.
Tutaj mam drugiego totka. Krzywe, klipujemy. Rozjaśnienie, przyciemnienie. Dzięki temu mamy trochę lepszy kontrast. Wydaje się to być bardziej zunifikowane. Na tym etapie samo światło może być mylące, może nam się wydawać, że coś nie gra, że coś jest nie tak, ale prawda jest taka, że na tym etapie jest nam ciężko o tym dyskutować, ponieważ nie mamy jeszcze odpowiednich poziomów saturacji. Jak zrobić poziomy saturacji, jak zrobić kolory, o tym zaraz, ponieważ teraz z koloru zmieniamy naszą szarość na jasność, dodajemy barwę nasycenie i jedziemy na maksa w prawo i patrzymy, czy to wszystko ze sobą koresponduje. No oczywiście, że nie koresponduje, gdzie nie gdzie, bo na przykład nasza twierdza koresponduje, ale nasze misiaki i w ogóle tutaj nasz gigant nie za bardzo, więc ponad naszym gigantem, ponad ostatnimi krzywymi dodajemy kolor selektywny, klipujemy do naszego giganta, zjeżdżamy na białe, no i dodajemy trochę w kierunku niebieskiego, być może tej zieleni, która tutaj się odbija, prawda, na jego skórze, neutralne. Także staramy się doprowadzić do raczej tamtych kolorów, a nie karmazynów. No, może w tym kierunku. No i czarne. Może w tym kierunku, dobra. No i oczywiście jest to metoda niedoskonała, ale jak widać, on coraz bardziej wpisuje się w miejsce, w którym siedzi. To samo niestety czeka nas z totemami, więc totem wilka, który mamy po lewej stronie, możemy potraktować kolorem selektywnym, białe. Klipujemy oczywiście do naszego wilka w kierunku niebieskiego. O, coś takiego. Już jest na pewno dużo, dużo lepiej. Biały to był ten śnieg, który na nim położyliśmy, więc ten śnieg też się teraz lepiej zunifikuje. No, coś takiego. No i czarne, to co będzie na samej górze, musimy wyciągnąć w tym kierunku. No, powinno być trochę lepiej. To jest oczywiście kosmetyka, ale po lewej stronie. O, ale bzdura nam wyszła, widzicie. Czasem bywa i tak. Tutaj gdzieś przeholowałem. Tutaj niestety nawet takie drobne przesunięcie może nie dać później dobrego efektu. To akurat jest chyba tutaj niebiesko-zielony. Kompletnie nie tak. Kompletnie w złym kierunku poszedłem, a wydawało mi się, że jest dobrze. On jest na samym początku, więc najbardziej jest narażony na zmianę. Dobra, usunę kolor selektywny, później się nim zajmiemy, albo zrobimy to po prostu po chamie, barwa nasycenie, klipujemy i troszeczkę podciągniemy go w kierunku niebieskiego. O, w ten sposób. I tak też można to zrobić, ale ja wolę jednak taką bardziej poważną sytuację. Czy te nasze totki, no to już mieliśmy pokaz na naszym totku, że to się nie wypłaci, więc zostawmy tylko sobie tę metodę do tarczy. Gdzie jest tarcza, tutaj. Na naszej tarczy również używamy koloru selektywnego, klipujemy, no i troszeczkę, żeby to szło w kierunku tego niebieskiego, żeby to odbijało ten niebieski. Zobaczymy, oczywiście finał może mnie zaskoczyć, tak samo jak w przypadku totka. Ale już na ten moment widzę, że jest tragedia oczywiście i to wszystko nie współgra tak, jak ja bym chciał. Później to naprawimy kontrastem. Okej. I teraz wypadałoby dodać, słuchajcie, właśnie mapę saturacji. Czyli dodajemy sobie kolor selektywny. Ja już mam to setupowane na saturację, ale co to oznacza? To oznacza, że wszystkie od czerwonego do karmazynowego są ustawione na bezwzględny, czarny minus 100%. Natomiast od białego do czarnego bezwzględne wszystko plus 100%. I teraz widzimy, co ma dużo saturacji, co ma mało saturacji i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta twierdza ma dużo saturacji, czyli ponad naszą twierdzą, ponad ostatnimi krzywymi dodajemy sobie barwę nasycenie, klipujemy do naszej twierdzy, no i zjeżdżamy z nasycenia, żeby to się bardziej unifikowało. Jezioro jest ok. Ścieżka, tu w ogóle jest trochę mało nasycone, czyli te góry też mogą dostać barwę nasycenie i trochę możemy je rozświetlić, jak chcemy. Niech to będzie tak mniej więcej. Nasze tło, gdzie jest nasze tło? Ścieżka. Barwa nasycenie ponad naszą ścieżką, klipujemy i też troszkę do góry.
Gigant. No gigant zdecydowanie, ponad ostatnim kolorem selektywnym barwa nasycenie, łapiemy za łapkę i troszkę go wyjmujemy, no bo jest strasznie, a klipujemy oczywiście giganta, troszkę jest taki za ciemny, prawda, jest taki nijaki. Zobaczmy, jak to wszystko wychodzi. No teraz zaczyna to być w jednym, jest zunifikowany do jednego poziomu i później możemy się tym oczywiście bawić, ale tak długo jak jest zunifikowany, tak jest lepiej. Ta nasza ścieżka zaczyna wpadać mi w jakiś dziwny fiolet, więc ja kontrolnie nacisnę Ctrl Shift R. W moim przypadku jest to rasteryzacja, czyli prawy przycisk myszy rasteryzuj warstwę i nacisnę Ctrl Shift U, czyli pozbawię tę warstwę kompletnie koloru, czyli to nasycenie i tak będzie do zera, ale jasności i tak się będą zgadzały, więc wszystko powinno grać. Możemy ponad tym wtedy dodać sobie kolor kryjący, zrobić z niego pomnóż, dwuklik i na przykład ten kolor niebieski sobie położyć tylko i wyłącznie na tej ścieżce. Klipuję prawym z altem pomiędzy klikam, to jest pomnóż, może łagodne światło, łagodne światło. I teraz mogę sobie sterować mniej więcej tym kolorem. Mogę też dwuklik zrobić na tym kolorze i na przykład samplować sobie ten kolor, żeby on był bliżej, albo ten kolor. I wtedy dzięki temu łagodne światło na większym kryciu zacznie oddawać ten sam kolor. To też jest jedna z technik meczowania całej sytuacji. Dobrze. No to skoro mamy to mniej więcej zunifikowane, wygląda to strasznie moim zdaniem, ale to nie jest jakby na razie tematem, bo do tego dojdziemy, co my jeszcze z tym możemy zrobić. Wypadałoby także dodać cienie i blaski tam, gdzie powinny one się znaleźć, więc wszystkie te na razie opcje dopasowania sobie usuwam. No i zrobimy teraz jeszcze jedną akcję, mianowicie nasze góry, czy coś one potrzebują. Ach, to na naszych górach będzie większość rzeczy, ale powiedzmy od naszych gór do dotąd możemy sobie to złapać w folder i to jest nasze tło, tak to możemy nazwać teraz, tło 2. To jest siedzisko, to jest tarcza, gigant i do pałki, czyli to będzie na przykład warstwa giganta, o, to jest gigant. No i super, to jest gigant, gig, kaczki jak kaczki, to jest co, to jest ten osobny lodek, totki, to jest duży totek, no ale dotąd są mniej więcej chyba totki same, tak, nie, tu jest też wiking, no ten wiking powinien być na samej górze absolutnie, on jest w ogóle poza wszystkim, czyli złapmy sobie totki, odtąd dotąd, jeszcze to, to i to, to są totki. Zaczynamy to grupować, żeby nie zwariować, no i żeby móc zrobić dobre cienie. No i teraz tak, zacznijmy od naszego tła, czyli muszą być na tym tle cienie dotyczące giganta, tak? Czyli możemy spokojnie ponad barwą nasycenie dodać warstwę, nazwać ją C jak cienie, B jak brush bierzemy sobie, weźmy sobie zwykły taki pędzel ogólny, weźmy sobie cień stąd, zmienimy warstwę na pomnóż i weźmy sobie, no 35% krycia jest ok, to jest ok. Najpierw zróbmy cienie kontaktowe, czyli te cienie, które wynikają z dotknięcia płaszczyzny przez naszego giganta, chociaż on tu podnosi nogę, więc te cienie będą za nim się ciągnęły. Tutaj oczywiście powinno być dużo, dużo cienia, no bo mamy tę kulę i naszego giganta, więc tutaj cień zdecydowanie jest głębszy. Możemy sobie oczywiście krycie zwiększyć, możemy też wziąć ciemniejszy kolor. To jest opcja zawsze. No, coś takiego, może coś takiego. Jakoś strasznie słabo te cienie mi idą, nie wiem dlaczego. Aha, ponieważ to jest tak naprawdę cień powinien być nad jeziorem. Czyli to tutaj powinien być cień, Ctrl-A, Ctrl-X. Sorry, zapomniałem o tym. I ten cień tutaj sobie budujemy, to są cienie kontaktowe, więc będzie widać, że ten olbrzym trzyma tutaj nogi, o, w ten sposób. Tutaj tarcza będzie kompletnie cieniowała ten temat. No i cienie oczywiście od mocnego do
mniej mocnych powinien być. Tu mocniej, a tu już słabiej, prawda? Ten cień powinien być. Na pewno pod naszą pałką powinien być cień. O, w ten sposób ona się dotyka. No i ten cień automatycznie powinien być rzucany tutaj, ale stąd też idzie cień, więc on tutaj w ogóle będzie najmocniejszy i kompletnie nam się powinien tutaj wypłacać. Tak? Jeżeli macie myszkę, to sugeruję sobie zmieniać krycie, czyli jak tam robiliście cień, to był większy, tutaj robicie cień, jest mniejszy. No i skoro ten gigant siedzi, w ogóle zobaczmy, jak się cienie tu zachowywały, że one są miękkie, ale skoro siedzi, to na pewno będzie rzucał cień na twierdzę. Nie wiedziałem, że jestem ponad twierdzą, a jestem, no i dobrze. To od razu mogę zbudować cienie na twierdzy, prawda? Ten gigant siedzi blisko tej twierdzy, powiedzmy, więc tutaj rzuca te swoje cienie. Dobra. Jakoś możemy się umówić. One nie muszą być takie mocne, to wiadomo, że tym kryciem możemy sobie jakoś tam sterować. W tym kierunku też powinien pójść lekki cień, to jest bardziej taki ambiencik, ale no dlaczego tutaj ma nie być cienia, skoro on też tutaj siedzi i ta kula tam jest, więc tak naprawdę za nim ten cień powinien być. Okej, mamy pierwsze cienie, teraz tak, czy tutaj powinien być cień? No zdecydowanie pod totemem też powinien być cień, tylko dlaczego, nad ścieżkę w ogóle, w ten sposób powinniśmy zrobić, dodam maskę warstwy B jak brasz, i usunę tutaj trochę tego cienia, bo on sobie za bardzo pozwolił wyjść. Ten cień niech tutaj będzie. Dodajmy teraz B jak brasz i tutaj trochę innego koloru ten cień powinien być, czy coś takiego. O, za totemem jak najbardziej powinien być cień. Ten cień się powinien pojawić tutaj, na tym chochole, no bo one się praktycznie stykają. Czym innym będą oczywiście cienie na naszym miśku, więc spokojnie one też się pojawią, natomiast tutaj chciałbym, żeby te cienie były trochę wzmocnione. Tak, tutaj też będzie cień, który będzie padał teoretycznie z tego totemu. Czy gdzieś jeszcze powinny być cienie, o czym nie pomyślałem? No zdecydowanie tutaj ten cień powinien się pojawić, bo zbliżyliśmy się do tej góry lodowej, więc dlaczego by tutaj tego cienia nie dać? Dzięki temu będzie się wydawało, że jest ona bardziej odległa w przestrzeni. Tutaj w tym wąwozie też ten cień jest uprawniony, tak samo tu. To są takie cienie, no bieda cienie, ale są, więc nie ma co narzekać. Teraz cienie na gigancie, pod gigantem, na broni i tak dalej. Co my tutaj mamy? To jest ta nasza kula. Ta nasza kula też powinna dostać najpierw barwę nasycenie, klipuję do kuli, klikam koloruj. Niech ona będzie bardziej niebieska albo bardziej biała, bo ona wpadała w jakieś fiolety. Chyba, że w ogóle chcemy, żeby on był w innym kolorze, ale nie. Myślę, że on się powinien dodawać. Teraz do niej dodajemy cienie, czyli ponad nią klipujemy cienie, nazywamy to C. Zmieniamy to na pomnóż, weźmy sobie ten kolor czarny, to jest naturalny cień tej kuli. No i tam od spodu te cienie powinny być wiadomo jak najbardziej ciemne. Tutaj, gdzie on ma nogi, proszę bardzo, tutaj, gdzie on siedzi, no tutaj to powinno być czarno praktycznie, tu, gdzie są nogi, przecież on tam siedzi. Tak samo cień wynikający z tej pałki. No i te cienie są za jasne, więc mogę ponad nimi dodać krzywe, sklipować, po prostu je przesterować ciemniej, zniżając po prawej ten punkcik. Dobrze, co mamy dalej? Dalej mamy tarczę, ponad ostatnią warstwą tarczy dodajemy kolor kryjący. Ojej, sorry, dodajemy warstwę, z altem klipujemy pomiędzy klikając. Bierzemy sobie ten cień z tarczy, zmieniamy na pomnóż. No i tak samo musimy na tarczy odmalować cienie, skoro on tutaj siedzi, no to z pewnością przykrywa tę tarczę. Od spodu ta tarcza także będzie ciemniejsza, więc cienie jak najbardziej będą wskazane. Myślę, że coś takiego będzie jak najbardziej ok. Przy czym zauważyłem, że teraz muszę wrócić do cieni kontaktowych, bo jak brasz i tutaj pod tarczą też te cienie przecież powinny być kontaktowe, a są bardzo słabe w ten sposób. Dobra, wracamy do giganta, gdzie mamy pałkę, w ogóle tak, ta pałka. Pałka jeszcze filtr, neural filters, bo zapomniałem o tym. No i spróbujmy pałkę zharmonizować, bo jakoś za to nie wziąłem. Do naszych gór. Uda się, nie uda się.
Jezus, tak, właśnie tak ta pałka powinna wyglądać. Dobra, czyli ponad naszą pałką dodajemy sobie kontrast tym razem. Chciałbym, żeby ona była bardziej w kontraście. Klipuję. O, coś może tak. Nie, on kurde, źle wygląda tak czy siak. Duży błąd zrobiłem, że się nie zająłem tą pałką. Ona jest trochę przesaturowana. Barwa nasycenie klipuje trochę, zdejmę jej z saturacji. I dodatkowo dodaję maskę warstwy z altem. Klikam, zmieniam na pomnóż. B jak brush. To jest ten cień pałki mniej więcej. I ona tak, mimo że od spodu będzie zasnuta taką, taką białą mgiełką, to i tak te cienie powinny być z tej strony. Czyli ona z prawej strony nie powinna mieć słońca, no bo z lewej strony idzie słońce, prawda? Znaczy ten blask. Skoro tak ustaliliśmy, to tak już powinno być. Chociaż to będą jeszcze ustawienia globalne światła, ale to za sekundkę się tym zajmiemy. Czy ona gdzieś jeszcze powinna mieć cienie? No zdecydowanie tak, no powinna mieć cienie na pewno pod ręką, o tu, prawda? To może być nawet mocny cień taki, o, w ten sposób. O, tutaj i tutaj. Tak samo tutaj ponad ręką i z tej strony. I na samej końcówce może być ten cień taki najciemniejszy, prawda? O. Dzięki temu on się zrobi taki bardziej 3D. I teraz bym się jeszcze wrócił do kuli, skoro wzmacniamy te cienie. Sorry, że tak skaczę, ale nie jest łatwo wyprowadzić takie cienie z automatu. Ponad ostatnimi krzywymi znowu z altem klipujemy, zmieniamy na pomnóż. Skoro przyznaje się do ciemniejszych warstw cieni, to i tutaj wypadałoby z prawej strony od razu je zbudować. Skoro tutaj tak jest najciemniejszy punkt w tym oknie, to nic absolutnie nie stoi na przeszkodzie. A możemy tylko zyskać w razie czego na luku, który jest bardziej legitny. O. I fajnie nam się ta kula teraz wypłaca, tak sądzę. Wróćmy do cieni w naszym tle. Jeszcze raz dodajemy warstwę, dodamy drugie cienie, pomnóż. Pozwolimy sobie teraz na po prostu ciemniejszy anturaż. Dobra, tak zróbmy. O. W ten sposób. Mamy dużo mocniejsze cienie. Teraz jedziemy z naszym gigantem. To będzie największa zabawa. Gdzie jesteś, gigancie? Gigant. Tutaj jesteś. Ponad naszymi warstwami ostatecznymi giganta dodajemy warstwę. Klipujemy z altem do naszego giganta. Co tu się wydarzyło? Klipujemy z altem naszego giganta. Zmieniamy ją na pomnóż. No i teraz będziemy cieniowali naszego giganta, czyli tak, stąd bierzemy sobie cień, tutaj z pewnością powinien być ciemniejszy, tu powinien być ciemniejszy, tutaj powinien być ciemniejszy, te nogi powinny być ciemniejsze, lodowe buty mi wyszły jakieś w ogóle, kosmos, dobra, tutaj powinno być ciemniej, tutaj powinno być ciemniej, o, w ten sposób. On z jednej strony będzie ciemniejszy, tam gdzie idzie blask, a tam gdzie tego blasku nie ma, będzie zdecydowanie ciemniejszy. Tak. W ten sposób. No dobra. I tak bieda Duchenne Bernic. O, tak. Tam gdzie cienie, wzmacniamy te cienie. Tak. Okej. No to jest duży chłopak, prawda, więc on w ogóle będzie inaczej przyjmował to światło, chociaż te blaski mnie trochę irytują. Powiem wam szczerze, że jestem trochę niezadowolony z tej unifikacji, ale jako, że jest to ogromny obiekt, to teraz zdejmę, to jest ta pierwsza warstwa światła, zdejmę z tej warstwy światła, zamiast go docieniać, to ja po prostu gdzieniegdzie go usunę z warstwy światła, co zadziała podobnie jak cienie, zobaczcie. O, w ten sposób to zadziała bardzo podobnie do cieni. To jest ta warstwa pierwszego światła. On był taki ciemny, jest taki jasny. Nie podoba mi się, że jest tak bardzo jasne, ale tu wszystko jest super jasne, więc ciężko jest wymagać, żeby było inaczej. Dobra, wracamy do jego cieni. Weźmy sobie te cienie jego. O, w ten sposób tutaj. Tak. Jego nic nie zasłania, kurczę, z jednej strony mam ochotę, żeby on, może tak, on nie powinien być aż tak super ciemny. Jest moja chęć
zrobienia z niego bardziej 3D, ale on po prostu nie koresponduje na ten moment z otoczeniem, jest kompletnie wyjęty i tak będę musiał to zmienić i tak. Aczkolwiek ciężko, żeby żywy organizm korespondował ze śniegiem, więc to też jest dyskusyjne. Przy czym jego saturacja jest ogromna. Tak. Zastanowiłbym się nad tym, czy nie dać barwy nasycenie, tylko z tej skóry trochę zejść, bo ona mi tutaj przeszkadza. Naciskam Ctrl i namastę warstwy, by jak brasz białym kolorem, tylko tę skórę, którą chcę odsaturować, usuwam, bo przecież nie chodzi mi o zdesaturowanie skóry jego twarzy. Twarz nie powinna być zdesaturowana, natomiast te rejony jak najbardziej moim zdaniem powinny tej saturacji trochę się wyzbyć. Być może nawet pójść w kierunku... Nie, dobrze, niech się wyzbędą. Dobra, wydaje mi się, że teraz jest zdecydowanie lepiej. Co byśmy dorzucili teraz? Teraz byśmy się zajęli może totemami. To jest gigant, gdzieś tu są te gęsi. O, te gęsi mogłyby lecieć przy jego ladze i to też fajnie wygląda. Ta góra lodowa jeszcze. Tak, góra lodowa zdecydowanie. Ponad górą lodową dodajemy krzywę, klipujemy do góry lodowej. Zjeżdżamy z widoczności światła. Ctrl I, B jak brasz białym. Tutaj sobie dodajmy o coś może takiego. Tak. Lód to w ogóle ma swoje tam jakieś opcje, więc nie ma co. Teraz totki. No jak mamy totki, to jest, który to jest totem, to jest ten. Tym się na razie zajmować nie będziemy. Drzewami się nie zajmujemy. Ten totem mnie interesuje. Nad tym totemem dodajemy warstwę, klipujemy z altem, nazywamy to C jak cienie, B jak brasz, łapiemy mu z ucha cień, zmieniamy warstwę na pomnóż. No i cóż, no trzeba by było tym cieniem tutaj trochę posterować. Przede wszystkim z tyłu tego cienia powinno być więcej, no bo jakim prawem niby miałby się tam ten cień rozlewać? No tutaj na przykład... Tutaj, tu. O, tutaj może być tego cienia więcej. W ogóle tutaj nam to nie wyszło. Znaczy mi to nie wyszło, wam to pewnie wyszło, więc będę musiał się nad tym głębiej zastanowić. Co tu zrobić, przepraszam. Tak zrobimy, ponieważ ten chochoł prawie że dotyka. To samo robimy nad tym totkiem. Dodajemy warstwę, z altem klipujemy, pomnóż. No i tak samo jedziemy. Przy czym tutaj akurat będzie odwrotna sytuacja, czyli ten totem od frontu będzie mniej jasny. Ja się w ogóle zastanawiałem, powiem wam szczerze, o, jakieś ogromne krycie wziąłem. Zastanawiałem się, czy tutaj w te brzuchy im nie wrzucić świeczek, bo fajnie by to mogło wyglądać. Naprawdę. Jak one by miały w brzuszkach świeczki. Prawda, rozwali mi to całą koncepcję światła tutaj, ale czemu nie? Może jeszcze się na to skuszę. Dobra, czyli mamy na razie ciemność na to temat. W zasadzie chyba już mamy wszędzie ciemność, bo jeżeli chodzi o twierdzę, to ona się zrobiła na początku. Co dalej? Kurczę, jeszcze te chmury chyba sobie dodamy gdzieś w połowie tego giganta. Tak, miałem taką wizję i chyba ją zrealizujemy. Teraz przydałoby się zrobić jasność, czyli jak jesteśmy nad totemem, to już od niego zacznijmy. Dodajemy sobie ekspozycję, jedziemy trochę ze światłem, nawet bardziej. Klipujemy do naszego totemu, naciskamy Ctrl I, B jak brasz, biały kolor, jakieś takie nieduże krycie, mięciusi pędzel. I tam, gdzie to światło powinno być, po prostu je odbudowujemy. No i skoro wiemy, że tutaj wszędzie od góry i z lewej pada to światło, no to dobrze by było, żeby od lewej i z góry to światło padało, prawda? Na tej samej zasadzie z altem możemy sobie taką ekspozycję przenieść i ponad drugi totem dodać, prawda? Czyli o, ten totem też z tej strony będzie jaśniejszy. Co my tu jeszcze mamy? Teraz by się wypadało przeteleportować gdzieś nad... Akurat lód się dodaje w warstwie giganta. Tutaj mamy naszą pałkę, nad naszą pałką ekspozycję. Klipujemy do pałki, dodajemy trochę światła, naciskamy Ctrl I, B jak brasz. No i tam, gdzie chcemy, żeby tego światła dostała, no to białym kolorem odmalowujemy. Tak? Tak.
Ponad naszym gigantem również dodajemy ekspozycja, światło, klipujemy do niego, naciskamy Ctrl I, B jak brasz. No i tu, gdzie on powinien być faktycznie jasny, jak nie wiadomo co, to dodajemy mu światełka. No i on stąd to światło powinien otrzymywać faktycznie. Chociaż wcale mi się to nie podoba, ale tak powinno być, więc nie będę się z tym kłócił. Dobra, co my tu dalej mamy? Gigant, tarcza. Ponad naszą tarczą znowu ekspozycja. Jestem już trochę zmęczony, przyznam wam się szczerze, więc nie jestem taki hop do przodu. Ctrl I, Ctrl I. Dlaczego nie weszło? Coś tutaj nie pykło. Coś się wydarzyło złego. Ctrl I, dobra. Bo jak brasz, biały przycisk myszy, biały kolor, sorry. I troszeczkę tę tarczę od góry można sobie podrzucić, prawda? Możemy tę ekspozycję później spokojnie zwiększać, zmniejszać, no to już jest jakby kwestia drugorzędna, jak my to tam sobie ogarniemy, ale ja tu myślę, że tyle wystarczy, bo jednak te góry trochę powinny zabierać z tej ekspozycji. Został jeszcze nasz Wiking, o którym ja kompletnie zapomniałem, nad nim też trochę ekspozycji by się przydało. Klipujemy do Wikinga, dodajemy Ctrl I, bo jak brasz. No i tu od góry ten nasz Wiking z lewej strony powinien w tej ekspozycji być. On w ogóle się fajnie wpasował, więc ja go tutaj nie będę jakoś za specjalnie molestował z tej strony. Ta ekspozycja może być o tak. Jest ok. Gdzie jeszcze ekspozycja? No może na tej naszej twierdzy by się przydała, czy... No tak, na gigancie mamy, tutaj mamy. Jeszcze może nad naszym siedziskiem ekspozycja, trochę do góry światło. Ctrl I, B jak brasz. No i tutaj białym gdzie niegdzie jakiś taki przebłysk powinien się wydarzyć. Czy gdzieś byśmy chcieli na naszym tle także mieć taką ekspozycję? Myślę, że tak. Ekspozycja ponad wszystkimi warstwami tła, do góry. Ctrl I, B jak brasz. No i tak. Te chochoły, one przecież nie są tożsame z górami, więc one powinny dostać troszkę ekspozycji z tej strony, prawda? O, tu. Możemy teraz zrobić pewną globalną sztuczkę, czyli skoro światło idzie stąd, po prostu je trochę wzmacniamy z tej strony. Dzięki temu wszystko wyda się bardziej legitne, jeżeli chodzi o ekspozycję w tym kierunku. Dobra, powiem szczerze, na ten moment mamy wszystko mniej więcej poustalane. Nie jestem z tego jakoś super zadowolony. Wrócę jeszcze do naszego giganta. Gigant, bo te cienie na gigancie są słabe. W ogóle mamy ekspozycję w górę, ale też musimy zrobić ekspozycję w dół. Ja wybrałem krzywy, oczywiście nie ekspozycję, więc wybieram sobie ekspozycję ponad gigantem, klipuję do niego i teraz też to światło zmniejszam. Naciskam Ctrl I, B jak brasz. No i chciałbym jeszcze, już nie cieniując, tylko po prostu lecąc z ekspozycji, część rzeczy u niego wygasić. Bo nie może być tak, że tu mamy cień, a tu jest super jasno, prawda? Tak samo z tej strony nie powinno być tak jasno na naszym gigancie. O, widzicie? W ten sposób. Tutaj. Ten palec też. I w zasadzie ta ręka z tej strony też nie powinna być taka jasna. Czyli tu mamy tę ekspozycję jasności, a tam mamy cienia. Natomiast tutaj nie wiem dlaczego w zasadzie miałoby tak być. Poczekajcie, jeszcze coś zerknę. Chyba w cieniach trochę przesadziłem. Dodaję maskę warstwy do cieni i czarnym ujmę troszeczkę gdzieniegdzie tutaj, może na końcu tego buta, gdzieniegdzie te cienie mu trochę ujmę. Dobra. Mamy mniej więcej jakiś obraz. Trzeba by było się zastanowić teraz nad zunifikowaniem, ale jeszcze te miśki mnie trochę wkurzają. To już takie absolutnie ostatnie końcówki. To jest co to jest? To jest tam z tyłu. Tego w ogóle możemy olać, ale tego olać nie możemy. I ten misiek, B jak brasz czarny, on musi mi po prostu bardziej wejść tutaj w śnieg. Nie ma innej drogi. Ok. I ten misiek drugi też musi mi tutaj trochę zacząć współpracować, bo jest niestety zbyt widoczny.
Znaczy zbyt widoczne jest to przejście tutaj. Nie wygląda to dobrze, ale nie mam innej drogi. Tak mi się wydaje. Nie, no kiszka straszna. Shift backspace. Nie, jednak to był głupi pomysł. Źle to zrobiłem, powinienem to zrobić legitnie. To wejście w śnieg jest po prostu spierniczone przeze mnie, ale nie może być aż takie ordynarne. Tu trzeba będzie jednak zadziałać jasnością, a nie cieniem. Tak myślę. Tak, to ten cień tutaj nam nawalił. B jak brasz, czarnym kolorem i ten cień tu trzeba trochę inaczej wykonać. O, powinien raczej być jasny, a nie ciemny. To jest ten ból. I tutaj pewnie będzie podobnie. Weźmy sobie ten totem. B jak brasz. O tak. I tak było dużo, dużo lepiej. Czyli jest jakaś zadymka, one sobie tam gdzieś stoją. Dobra, przechodzimy do unifikacji. Masakra, generalnie ogromna manipulacja, godzina 44, mega długo. Dodajemy sobie tutaj plusik, drugi dokument, ponieważ ja ten będę chciał zamknąć, po zapisaniu oczywiście. A tutaj sobie wszystko już będziemy unifikować, więc ja złapię sobie od pierwszej ekspozycji do samego dołu wszystkie te warstwy, nacisnę prawy przycisk myszy, konwertuj na obiekt inteligentny. Konwertując na obiekt inteligentny, ja sobie to wszystko spłaszczyłem po to, żeby teraz dodawać pewne globalne zmiany. Tak będzie mi prościej. Jako, że większość zmian i tak będę mógł robić nadal po kliknięciu w ten plik. To już jest taka sytuacja bardziej zaawansowana. Jak ja sobie tutaj kliknę, to i tak mam wszystkie te obrazy, które miałem mieć zrobione. I teraz zobaczcie. Będę chciał się odnieść do giganta. Tyle, że ten gigant już jako tako, prawy przycisk myszy na gigancie. Już nie potrzebuję go mieć w folderze, bo mam w razie czego backup w innym pliku. Ten gigant to już jest cały konglomerat tego giganta. Z ponad gigantem ja sobie dodam warstwę, klipuję do niego, B jak brush i będę chciał mu robić różnego rodzaju łagodne światło, nakładki i tak dalej. Teraz tak, łagodne światło jest białe, więc od góry biel, niebieski trochę powinien mu się wypłacać, tak? Zobaczcie, to nie jest dużo, ale powinien tego dostać, prawda? Tego niebieskiego stąd. To wszystko powinno się na nim odbijać, więc te najbliższe rzeczy, które tutaj są, nasz bohater powinien przyjmować, prawda? Czyli jeżeli coś oddaje białe, to oddaje białe, jeżeli coś oddaje fioletowe, to oddaje fioletowe. Jak sobie przyłożycie zieloną kartkę do twarzy, no to jest jasne, że wasza twarz też zacznie być delikatnie zielona w ten sposób. Nawet jeżeli mamy tutaj futro, które jest brązowe, to no i tak tutaj powinno być na przykład bardziej szare, bardziej czarne. To unifikuje nam obraz, ponieważ obiekt jest ogromny i przenika się z otoczeniem. Gdyby tak nie było, nie musielibyśmy tego robić, ale dzięki temu więcej kolor castów oznacza większą unifikację obrazu. Tak samo tutaj te kolory powinny być odpowiednie. O, tutaj trochę niebieskiego nie zaszkodzi. O, w ten sposób. To oczywiście delikatnie niestety potrafi spłaszczyć obraz, ale trzeba to moim zdaniem zrobić. Ale trzeba to po prostu ogarnąć. Dobra. Nakładka też ma swoje znaczenie, ale tutaj akurat łagodne światło będzie jak najbardziej optymalne. Dajmy sobie jeszcze jedną warstwę, sklipujmy do niego, zmieńmy na nakładkę i weźmy sobie na przykład nakładkę stąd. Zobaczcie, ta nakładka też będzie się wypłacała. Dobrze, teraz by się przydało trochę powalczyć z tą jego lagą od spodu. Zdjąłem stąd kolor. Stąd kolor zdejmiemy. Ok. I myślę, że tak jest odpowiednie. I zobaczcie, że teraz ten gigant mimo wszystko będzie odpowiedniejszy. Ta ciemna plama takiego światła jest trochę tragiczna, no ale on jest duży i trochę tego światła oddaje. Ale możemy dodać nad nim krzywę, złapać łapkę i troszeczkę mu to światełko wyciągnąć. Ctrl I, B jak brush i tylko w tych miejscach, w których jednak uznajemy, że trochę jest za ciemno, ciupinkę, to odmalowujemy białym i też jest legitnie. Dobra, złapmy z kontrolem dwie warstwy, konwertuj na obiekt inteligentny.
Teraz chciałbym dodać tutaj padający śnieg. Być może, zobaczymy. Jako, że ten śnieg nam trochę zunifikuje to wszystko. W ten sposób filtr, rozmycie, poruszenie. Poruszenie w tym kierunku. Może być szybko, może być wolno. No i dajmy tutaj ekran albo rozjaśnienie. Myślę, że ekran będzie odpowiedni. No i teraz zaczynamy kombinować z wyszukiwaniem kolorów, ponieważ ten obraz jest spłaszczony absolutnie do kolorów podstawowych, czyli wszystko jest zunifikowane. Fajnie by było nadać mu specjalny look. Możemy to zrobić na różne sposoby, gradientem, mapą gradientu. Możemy także zastosować tak zwane luty, czyli już gotowe presety różnych kolorów, które w ten sam sposób odniosą się do całej barwy zastanej na obrazie, więc te luty oczywiście w 100% one wyglądają komicznie i nie każdemu się podobają, ale zobaczcie, bez luta obraz, powiedzmy 60 i obraz z lutem, mamy zupełnie inny klimat, prawda? Więc teraz powiedzmy, że takiego luta chciałbym dobrać. Ten jest bardzo ciepły, zimny. Jeszcze się zastanawiam, jaki. Fuji mi się bardzo podoba, w ogóle lubię tego luta Fuji też. Ten nie jest zły. Late Sunset. Aczkolwiek czy akurat tutaj bym go koniecznie chciał używać. Mam też luty od Flerna, więc ja rozumiem, że nie możecie ich zastosować, więc głupio by było je wybierać. No, ale powiedzmy, że chcielibyśmy jednak to troszeczkę ocieplić. Dlaczego chcemy to ocieplić? Bo mamy dużo elementów skóry, futer i to fajnie będzie wtedy kontrastowało ze sobą, jeżeli chodzi o... Aż to też jest dobre. Ten lód. A, to jest mój lód. Czyli znowu musiałbym pokazać, jak go stworzyłem. Nie jest akurat ten tutorial, więc nie będziemy tego robić. Weźmy sobie Edgy Amber. Weźmy sobie 100%. Naciśnijmy Ctrl I, B jak brush. I teraz tak. Weźmy sobie gradient. Gradient od zera do bohatera, czyli podstawy od białego do niczego w ten sposób. Teraz skąd my byśmy chcieli, żeby było ciepło? No ciepło powinno być może stąd, od spodu. Czyli ciepło powinno być stąd. Tu słońce już zachodzi, może w ten sposób. Teraz do tych jego błysków wszystkich będziemy dodawali słońce. I oczywiście nie na 100%, ale dodajmy sobie na 54%, czyli było bardzo jasno, trochę przyciemniliśmy, jest ok. Dlaczego? Dlatego, że tu mamy trochę drewna, możemy sobie wziąć B jak brush w jakimś niedużym kryciu, trochę po totemach pojechać, tym światłem trochę po nim, o, w ten sposób. Czyli generalnie stąd nam się rozleje żółty. Czy nam się to podoba? Jak nie, to wyrzucamy, znajdziemy sobie coś innego. Chyba jednak wrócę do Fuji, bo jak zacznę kombinować, to jest ten Late Sunset. Kurczę, ten Late Sunset mnie bardzo kusi i wiecie co? Zostanę przy nim. Tym razem się skuszę. Ponad wszystkim dodaję kolejną warstwę, obraz, zastosuję obraz, klikam OK, konwertuję go na obiekt inteligentny, prawy przycisk myszy, konwertuj na obiekt inteligentny. No i jeszcze mnie tutaj jedna rzecz korci, dodaję jeszcze jedną warstwę. Ostatnio tworzyliśmy pędzel chmur. Jeżeli ktoś nie wie jak, to zachęcam do Tutka. W razie czego można sobie pobrać także z Brush Easy. Sampluję sobie z Altem dwa różne kolory. Jeszcze chciałem zobaczyć, czy jak dodam mu trochę obłoków tutaj, to czy to zyska jakoś na widoku. Na razie może tak. No nie wiem. Nie wiem, co o tym sądzić. Wydaje mi się to całkiem ok. Fajnie go trochę przykryło, fajnie go zunifikowało z otoczeniem. No i w ogóle tego zamglenia trochę możemy dodać, tylko myk jest taki, że jak masz zamglony obraz, to widać, że ci coś nie poszło, nie? I tam próbujesz to wysztukować, więc żeby może to inaczej zrobić, to ja tylko tutaj mu chmurę dodam. Tu, o. Ma być zaznaczone, że są chmury, a nie, że mi coś nie wyszło, bo bardzo łatwo jest niestety zepsuć obraz takimi chmurami. No nie po to się biedzimy tyle czasu, żeby teraz nagle wszędzie dodać chmury, prawda? To prawda tutaj, żeby wyciąć ten obraz, te chmury mogą być. Okej.
Te szczyty były dosyć ostre, ale już nie są. Nie, tu już za dużo. Za dużo, za dużo. Tak, tak. Dobra, dzięki temu ten gigant naprawdę, naprawdę zaczyna być wielki, prawda? Wejdźmy mu to na głowę jakąś chmurą. On dotyka głową do chmur, może w ten sposób? I nic się złego nie dzieje, ponieważ możemy dać maskę warstwy i takie same chmury czarnym kolorem wyrzucić. Ale kurczę, korci mnie, żeby on miał na głowie tą chmurę, bo to fajnie wygląda. Naprawdę wygląda spoko. Te chmury tutaj są spoko. Jest ogromny. Jest ogromny. Dobra, tak mi się jeszcze bardziej podoba. Ten obraz w ogóle zaczyna mi się podobać. Dodaję kolejną warstwę, obraz, zastosuj obraz, enter. I od razu konwertujemy go na obiekt inteligentny. Ctrl S, teraz zrobimy sobie rozmycie, filtr. Galeria, rozmyć, zróbmy sobie tilt shifta. Zobaczmy, co to będzie, co to będzie. Kiedy zrobimy tilt shifta, nasz gość tutaj plus gigant tutaj. Tyle, że no właśnie, to jest dobry myk. Chciałbym to odwrócić, ponieważ zboczki nie są dla mnie aż takie istotne. O, myślę, że w ten sposób powinien być ten tilt shift zapięty. I zaczyna to naprawdę wyglądać przepotężnie. Teraz tak, Ctrl J. Teraz się bardzo zastanowię jeszcze raz nad wyszukiwaniem kolorów i nad Edgy Amber. I nie bójcie się, to będzie tylko w pewnych miejscach. Klipuję to do tego obrazu, a w ogóle to łapię z tym obrazem kontrolem, prawy przycisk myszy, konwertuj na obiekt inteligentny. Dodaję maskę warstwy, Ctrl I, B jak brush. Słuchajcie, teraz pędzlem chmur biorę taką ogromną chmurę, X-em na biały zmieniam kolor i może te chmury tylko tak tutaj, o, z tej strony i z tej strony. Chodzi o to, żeby trochę zrobić taką winietę, więc nad tym dodam jeszcze krzywę i trochę przyciemnimy. Czy tak powinno być? No nie wiem, zobaczymy. Dobra, wydaje mi się, że jest naprawdę spoko i wygląda to coraz lepiej. Skoro więc zrobiliśmy, och, PSB mi się wkradło, niedobrze. Skoro więc to wszystko jest już w ten sposób, zastanawiam się jeszcze nad tym żółtym, kurczę. Nie, na razie to usuwamy, zrobimy to w kamera RAW. Żeby uniknąć pliku PSB, z shiftem łapię to wszystko, prawym przyciskiem myszy konwertuję na obiekt inteligentny. No, poczekajmy, niech to się zrobi. Prawy przycisk myszy, rasteryzuj warstwę, Ctrl J, Ctrl S. Zobaczcie wielkość pliku. Tak, wielkość pliku spadła do jakichś 200 mega, jest ok. Konwertujemy na obiekt inteligentny. No i teraz wchodzimy w kamerę RAW. Filtr, filtr, kamera RAW. I tutaj będę chciał trochę podostrzyć, tutaj będę chciał trochę narzucić kolorów z boku, bo... co się stało? Tutaj mamy nieskrępowany obraz, więc kompletnie sorry. Usuńmy tę warstwę, wyrzućmy ją do kosza. Naciśnijmy C, teraz tak, usuń wykadrowane piksele, Enter, tak jak mamy kadr. Normalnie tego nie robię, ale przy kamera RAW to mi się przyda. Ctrl J, prawy przycisk myszy, konwertuję obiekt inteligentny i dopiero wchodzę w filtr, kamera RAW. I już nie mam całego obrazu, żeby się tutaj nie rozpraszać, jest ok. Od razu klikam tutaj, żeby widzieć, co sprawią moje zmiany i to, co ja chcę. To przede wszystkim od razu wchodzę w gradient radialny. Ja chcę, żeby środek, centrum tego wszystkiego było ostre. Chcę, żeby to było ostro, więc tekstura idzie w górę. Chcę, żeby mój bohater i gigant był ostry. Przejrzystość. Z przejrzystością to nie będę kombinował, bo ona mi się przyciemnia. Czy usuwamy zamglenie? Nie musimy. Nie musimy. Generalnie chodzi o wyostrzenie i chodzi o zwrócenie uwagi dokładnie na tę scenę. Może nawet być trochę tak, o, w ten sposób, nie wiem, czy nie przesadziłem, może o, 16 na 15. Dodaję nową maskę, znowu biorę gradient radialny, więc skoro tutaj sobie przyostrzyłem, to teraz zaznaczam i klikam tutaj ikonkę odwróć. Chciałbym trochę zejść z ekspozycji, żeby rzucić obraz bardziej na środek, Kontrast na zewnątrz może się zmniejszyć, podświetlenia mogą się dzięki temu zmniejszyć. Ja chcę, żeby ta scena była w środku istotna.
Temperatura na zewnątrz. No i właśnie, tutaj mogę też dodać sobie takiego Edge Jumpera, ale to w zasadzie nie robi mi jakiejś wielkiej roboty, więc nie widzę chyba sensu. Co ja tu jeszcze mam? No mogę sobie barwą posterować, no ale nie chcę chyba. Tak mi się wydaje, że nie chcę. Było dobrze, może ta tinta wcale nie jest tutaj wskazana. To nie jest to chyba, co ja chcę. Dobra. Nasycenie z zewnątrz powinno trochę zjechać, bo my chcemy zwrócić uwagę głównie na środek, gdzie to nasycenie będzie. No i to chyba tyle. Teraz powinniśmy wrócić do ustawień globalnych. No wytworzyła nam się taka... wytworzyła nam się taka winietka, ale ta winietka jest strasznie twarda, więc możemy kliknąć piórko. Jak mamy piórko na tej czy na tej masce, to ono będzie taka troszkę większa. Wracamy teraz do ustawień globalnych i posterujemy trochę kolorem. Właśnie tak było, tak jest. Chciałbym podstawowo, no i teraz tak, temperatura zimna, ciepła, może być taka o, minus 4, ekspozycja ciemniej, jaśniej. Jak będzie ciemniej, światła jak cię mogę, minus 6, wydaje mi się ok. Z tych cieni trochę zrezygnujemy, krzywa szczegół, mieszalnik, optyka. Teraz byśmy chcieli wejść sobie w mieszalnik kolorów. No i jaka czerwień nam tutaj pasuje na tej tarczy, pójdźmy trochę bardziej w czerwony, żółty czy pomarańczowy. No tutaj zmieniamy jego skórę, więc bardziej w czerwień będziemy wpadali. Jeżeli chodzi o broń, no to też nie chcę żółci, też bym wolał w pomarańcz. Zieleni to w zasadzie prawie nie ma, to jest tylko jakieś odbicie na górach, natomiast niebieski już zaczyna nam się wypłacać. Widzicie z tyłu za nim? To jest dosyć istotne. Nasycenie, czy chcemy być bardziej bajkowi? No, fiolet, oktarynka zawsze jest taka bardziej bajkowa. Dobra, to jest tak, nasycenie. Tej czerwieni chcemy więcej. My chcemy odbić tą czerwień od całości. Chcemy na ją trochę pozwracać uwagi. Pomarańczowy, żółty. Żółty może być, czemu nie? Aqua. To jest znowu to, co jest z tyłu. Może być jak najbardziej. No niebieski, z niebieskim tu musimy trochę uważać, bo jak przygniemy pało, on i tak jest subtelny, to nie będzie dobrze. Fioletu prawie nie ma. Luminacja. No i teraz tak, czy ten czerwony powinien być jasny? Powinien być, czemu nie? No i ta luminacja na pomarańczu to jest właśnie ta jego skóra, pałka. Jak najbardziej powinno się to wypłacić. Im więcej jest odblasków, tym lepiej w ogóle reagujemy na takie rzeczy okiem, to przyjemniej się ogląda zawsze, tak? To tło też jest ok. Dobra, więc tak było, tak jest. Naciśnijmy sobie Ctrl J. Prawy przycisk myszy konwertuje obiekt inteligentny. Zasysamy dzięki temu do tego obiektu inteligentnego to rawowanie. Weźmy sobie filtr kamera RAW. I teraz jeszcze raz na środek będę chciał rzucić trochę więcej światła. Oh, kurczę, ale się porobiło, powiem Wam naprawdę. Ale teraz sobie weźmiemy trochę inaczej. Weźmy sobie gradient liniowy. Ten gradient liniowy od góry chcę, żeby był bardziej w ekspozycji. Dzięki temu będzie się wydawało, że on jest właśnie w tych chmurach. Tam z kontrastu możemy trochę zejść. Weźmy sobie jeszcze jeden gradient liniowy od spodu. No tu powinno być jednak trochę ciemniej, prawda? Ten gość wchodzi z jakiejś takiej doliny. Tak to sobie nazwijmy, ten kontrast może być większy. Dzięki temu trochę bardziej też zwrócimy uwagę na naszego tutaj bohatera, kozaka. O, w ten sposób. Tak zróbmy. Ale o, może tak, bo on będzie wchodził, więc on niech będzie w połowie. I wydaje mi się, że tak jest. Ok. Dzięki temu coraz bardziej fokusujemy się na tym gigancie, a przy okazji mamy też naszego bohatera. To, co się teraz wydarzyło, to niestety trzeba będzie poprawić. Dodajemy maskę warstwy, bo jak brasz, weźmy sobie ten kolor. No i tutaj trochę musimy takiej blendy dodać mu na nogi, bo on stanął w cieniu, którego nie widać. Możemy to spróbować zmienić na pomnóż. Widzicie? O, w ten sposób. Dobra. Mam nadzieję, że się Wam podobało i że obraz finalny wart był 2 godzin zabawy i się osobiście podoba. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć.